Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam ponownie na demko gry Manor Lords. Przyjdzie nam pewien etap powtórzyć, chociaż myślę, że sobie go tak przyspieszymy w grze jakoś mocniej i zobaczymy, do czego dojdziemy z dzisiejszą rozbudową. Myślę, że też przez 2 godziny zdołamy zrobić zdecydowanie więcej rzeczy niż ostatnio, bo nie ukrywam, że chciałbym poznać to demko lepiej i chętnie podzieliłbym je na odcinki. Ale problem jest taki, że no, gra nie ma zapisów w wersji demo. Liczę, że do pełnej wersji to się zmieni, ale w demku, no niestety, w momencie, gdy przerwiemy naszą zabawę, no to trzeba zacząć od nowa. Dzień dobry, dzień dobry. Ale widziałem nieraz mapki się generują dużo ciekawsze, więc też sobie wystartujemy na czymś takim fajniejszym. Z jagodami. Przede wszystkim z jagodami. Trochę zerkam w inne miejsce niż zwykle, ale w końcu wrócił monitor z serwisu i testuję zaglądanie na komentarze tak do góry. Może mniej będę się garbił, częściej przypominam sobie o tym, że jest kamera i warto spojrzeć w kadr. Znaczy, kamera jest na Twitchu, no bo na YouTubie to bez kamery, więc i bez znaczenia. Dobra, a jeżeli jest bez kamery, tak już zapowiedziałem na YouTubie, o to zróbmy to tak, wszystko działa. Widzę, live też już się uruchomił, no to zaczynamy. Niestety na tym etapie nie będziemy mogli wybrać jeszcze nas poszczególnych członków naszej osady, ale ser nie będziemy kombinować, ale będziemy mogli zmienić nazwę naszej miejscowości. Zobaczymy, co tym razem. No. Wypadnie. 21:15, tak o brzasku, no. Tak o brzasku, jakoś tak wyszło wyjątkowo wcześnie, no cóż zrobić. Zróbmy jakieś ładne logo, skoro mamy się tu ponad 2 godziny prawdopodobnie widzieć. Na przykład złożone z... Znaczy logo, przepraszam, herb. Za dużo ostatnio z grafikiem rozmawiam. Logo, herb. To znowu mi się oberwie. Weźmiemy kogoś takiego, może tym razem ciekawszego. O, Jaskier, to ty? Jaskier, to ty. Do tego wszystkiego byśmy dorzucili. No dziczek był ostatnio. Dziczek jest fajny, ale nie ma co przesadzać. To nie są jakieś za asasyna? Sztylety? O, albo to będzie piękne. Tutaj damy zamek, a pod zamkiem damy... Tylko czemu on tak jest bardzo kolorowy? Ja nie chcę takich kolorowych zamków. To może być białe, a dół będzie czerwony. O kurcze, czyli da się. Da się. Nie? Tylko teraz nie wiem. Herb logo to chyba to samo. Znaczy, no ale to tak ładniej brzmi, tak. Tylko zmieniłbym, mam pewien plan. Kurczę, a może w ogóle wyłączyć to jakiekolwiek symbole? Ha! Gdzieś widziałem to już. Ale dałbym łódkę z prostego względu. Dajcie większą łódkę, tak się powiem. Nie więcej łódek, tylko większą łódkę. I będziemy grać w łodzi. O, i to jest dobry układ. To ja wiem, że łódź pewnie inaczej, to cały herb, symbol łodzi wygląda, ale łódka trochę nawiązuje do nowego Tomyśla, z którego się wywodzę. Taką mam słabość do łódeczek. Co prawda tam chyba bez wiosła, jeżeli dobrze kojarzę, ale nie wnikając z czego. Łódka to łódka. Tak bardziej na środku. No właśnie, nie mogę tego bardziej przesunąć. No... Albo trzeba by było wziąć 3 kolory, wtedy... No, ale to też nie będzie na środku. Jest ładnie, jest ładnie. No właśnie, na czasie, najlepsze barwy na świecie. No, to ja bym nic nie zmieniał, dobra, wbijamy. Co tu możemy zmienić? Zbalansowana. Ty, cofnij. Tolerancyjna. Nie, my jesteśmy między tolerancją a nietolerancją zbalansowani, wygląda na to. O! Żadnych startowych tych surowców, to może weźmiemy sobie, zdublujemy, żeby ten początek był szybszy. Myślę, że to nie ma wielkiego wpływu na trudność, jaka to się szykuje nam w tej rozgrywce, a przynajmniej łatwiej nam będzie zarządzać pewnymi rzeczami na start. Nie skupiać się na tym tak bardzo. Nie wiem, czy czat na YouTube jest tak spokojny dzisiaj, czy u mnie nie działa przez te zmiany. Przez te zmiany, jeszcze muszę zobaczyć. Przez te zmiany. To u mnie się zepsuł czat. Kurczę, ja myślałem, że nikt się jeszcze na czacie nie odezwał YouTube'a. Bo przerzuciłem się na drugi monitor i patrzę, no już jest. Smutno mi było. 5 minut live'a i żadnej wiadomości nie widziałem do tej pory.
A tu dopiero to. O, dzień dobry, dzień dobry. Tak, w pełnej wersji będzie. Będą polskie napisy. Co do grafika, nie, grafik to zupełnie nie związane z kanałem na ten moment, ale może coś się uda jeszcze rozkręcić w tym temacie później. No i teraz widać wszystko. Kupię 2 tony jako groszku. No, działa. Dobra, to możemy zaczynać. To już wiem, że nie jestem sam. Ja wiem, że Twitche tutaj. Twitche nas tutaj gdzieś pocieszały, ale no jednak jak jesteśmy razem i z jednej i z drugiej strony, to jest najlepszy układ. Pokażcie nam. Kurczę, nie, no jest dobrze. Są zwierzęta, są jagody, są wykopaliska. Co prawda czasem się trafia większy teren, no ale ostatecznie nie jest tak źle. Spojrzałbym tylko na mapę, bo ona chyba generuje się losowo. Próbuję znaleźć miejsce, w jakim znaleźliśmy się ostatnio, ale to żadne z tych. Tak byśmy gdzieś tutaj byli, ale mieli wtedy dzikie zwierzęta bez jagód. Tu są kamienie. No najlepiej jakby do tego wszystkiego jeszcze nam kamień doszedł, ale tego tu nie mamy. Za to jakaś... Szybko... Gudwalue? Pokażcie Gudwalue. Gudwalue. Możemy stąd wyjechać, jak rozumiem. Mamy jagodę, przynajmniej zrobimy coś zgodnie z misją. Tak oni chcieli ostatnio. No... U mnie też czasami się psuje chat YouTube, nie wiem czemu tak, ale to tak pierwszy raz miałem, więc no, dziwna sprawa. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda nasza baza. No ostatnio fajnie mieliśmy z tymi drogami takimi trochę przeciętymi, można było trochę pokombinować bardziej, ale i tak jest ładnie. Ja, jeszcze na górce to jest idealny teren na zamek w przyszłości, jakbyśmy mogli się stąd bronić. Nie, no podoba mi się miejsce, jakie znaleźli, co prawda jeszcze... Nie wiem, jak to wszystko dokładnie rozwiązać, bo może byśmy w takim razie, tu gdzie mają te bezdomne namioty, to w przyszłości zaplanowali jakiś rynek, centrum życia, a domy wzdłuż drogi, tutaj? Chociaż oni dobrze jakby mieli blisko do rynku. Zobaczmy, o, to będzie ważne. Zobaczmy jedną rzecz. Gdzie płynie woda? A, woda płynie tutaj. No niestety woda nam trochę determinuje miejsce do życia. Chyba, że tu byśmy mieli tu byśmy mieli studnię i tu byśmy mieli studnię. No dobra, to już wiemy, gdzie będą musiały domy powstać, gdzie studnia będzie musiała stać. W każdym razie nie przeszkadza to nam w tym, żeby już powstał obóz drwali gdzieś w okolicy zwierząt. To nie będziemy ich straszyć. Tam sobie skoczymy później na zwierzynę. Obóz drwali... Może to by było bezpieczniej z nimi. Nie, no tu ładnie wygląda, jakby to było takie wręcz stworzone pod to, żeby taki obóz powstał. Nie wiem tylko, czy te dźwięki nie są... Chyba się nie resetowały, ale mam wrażenie, że interfejs jakby klikał głośniej, albo tutaj te efekty, a muzykę weźmiemy, trochę podgłośnimy. O, i będzie dobrze. Czasem będę się wyciszał, poczytam czaty. Uważaj na bezdomnych, bo oni mojego rozdają. No to ja chcę. Cóż to jeszcze słychać? Chyba pierwszy raz udało się złapać na live'a, a nie na sam zapis. A dzień dobry. Powiadomienia z YouTube działają. Znaczy, no z tymi powiadomieniami jest tak, poszli budować, ruszyli. Że jeżeli wystartujemy z live'em przed godziną 22, to one też tam trochę lepiej działają. To jest dziwna sprawa z tym YouTube'em, no, ale szczególnie z naszymi późnymi live'ami to wcale tak lekko nie jest. A dobudujmy tutaj ścieżkę. Nie wiem, czy ona nam się przyda. Największy problem jest taki, że drogi później nie idzie skasować, ale wyjdzie z tego coś ładnego. Mam nadzieję, że tak jak w tym demku, co grywaliśmy. Bo początkowo średnio nam wyszło, ale później było coraz lepiej. I lepiej, i lepiej. Więc przygotujmy jeszcze wszystko, co by tutaj chcieli. I na tej podstawie gdzieś zdecydujemy, w jaki sposób rozwiniemy naszą wiochę. No bo znowu po jedzenie będzie trzeba iść aż tutaj. Też nie jest taka prosta sprawa. Też tej wody, jak ona tam przepływa, nie pokazują nam od razu. Właśnie, czy nie jest... Jakby było za cicho, to możecie dać znać, bo my jeszcze jesteśmy trochę... A nie, tu woda nie przepływa, tu przepływa woda i tu. To my domki chyba postawimy tu wzdłuż. Rynek wybudujemy gdzieś na przykład tutaj, albo tu na środku, a tu gdzieś będzie droga do kościoła. A tu zajmiemy się produkcją różnych rzeczy i będą zadowoleni. Warto w miarę szybko robić narzędzia i dać ludziom do ogródków kopaczki i kurki. Kukry?
Kurki, tak, a dźwięk gitar, to się cieszę. No właśnie taki jest plan, żeby zabrać się za te narzędzia od samego początku, bo wydaje się, że z nimi jest dość duży problem, więc na pewno gdzieś szybko zajmiemy się żelazem, wydobyciem jego, dorzucimy trochę więcej domków też, żeby szybko u nas ludzie zamieszkali. Będziemy zadowoleni, na to liczę. Tylko teraz tak, gdzie te magazyny mieli? Bo się zastanawiam, czy odległość magazynu od głównego osiedla ma jakiś większy sens, czy większe znaczenie, czy możemy sobie to tu postawić, bo jest blisko drewna, blisko później skóry i żelaza i lepiej jak będzie blisko tu tych surowców niż tam centrum miasta, czy osady. Właśnie, Ryśfurta jeszcze nie zmieniliśmy, a obiecałem, że to będzie Łódź. Bałuty, nawet pójdę krok dalej. Łódź Bałuty dzisiaj budujemy. Będziesz pan zadowolony. Otóż to. YouTube jak zawsze bez rikczy. Każdy wie, że live najlepiej po 22. No właśnie, a później YouTube nam ogranicza zasięgi, bo uważa, że to są jakieś barbarzyńskie godziny, a nie godziny życia. W ogóle się na tym nie znam, jak to życie powinno wyglądać. Teraz tak tylko mnie naszło. Co do spichlerza, ale ta muzyka jest genialna, no, ale co do spichlerza, że my byśmy chcieli gdzieś też docelowo mieć rolnika i pola zasiane. Nie wiem, czy tutaj po takich tych będzie mu się dobrze siało. No Bieszczady, ostatnio były Tatry, teraz tu w Bieszczady wyjechaliśmy. Ale bym się przeszedł po takich łąkach, aż mi się przypominają wycieczki szkolne, jak się... Zresztą, kurczę, no co, wycieczka szkolna, chodź pani, z trzeciej osoby. Można? Można. Będzie powtórka z pamiętnego streama ze Staszkiem z PGA? Ciężko powiedzieć, ale właśnie, to jest dobry temat, bo prawdopodobnie live'a w czwartek i w sobotę nie będzie z racji PGA. To jest ten problem, ale jak się PGA nam skończy, no to wracamy z live'ami normalnie. Na ile subów pokaże twarz? Oj, nie wiem, czy kiedyś pokażę twarz. Chyba, że się przewinie live'a na początek, to wtedy... To wtedy już po temacie będzie. Tak to działa. Te kafelki potrzeb tak dziwnie działają. Ludzie nie marudzą tak na brak ubrań, jak mają wiele rodzajów jedzenia, aby awansować. A, czyli co? Czyli nie potrzebujemy aż tak dużo ubrań, żeby mieć ten awans, bo tam jest, że 8 kafelków jest wymaganych, ale to niekoniecznie te, co są potrzebne na zielono, tylko ogólnie 8. No gra, jeżeli chodzi tak wizualnie, ja obiecałem przyspieszyć, dodajmy chociaż razy 4. Gra wizualnie, no robi wrażenie. W ogóle sam system budowania mi się niesamowicie podoba. Ja tylko przypomnę, że to jest demko, dostępne za darmo. Do 10 października na Steamie można wskoczyć sobie, odpalić, ograć samemu, jeżeli by się spodobało. Więc to nie jest tak, że tylko tu mam dostęp i w żaden sposób nie można samemu przetestować na ten moment tej gry. Można, ale do 10 października. Później chyba demko znika na jakiś czas. Tutaj to jest też ciekawa sprawa, bo to jest spichlerz, ale rozumiem, że przechowuje jedzenie, więc oni zanoszą też nawet, jak trzeba, to i mięso do spichlerza zaniosą, i jagody, i nie tylko zboża, i inne rzeczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest chyba jedyna rzecz, której nam jeszcze brakuje. Czy już teraz łączyć drogę? A może już teraz połączymy drogę? Zobaczymy. Później wydeptają jakieś nam tu skróty. Wiadomości były już tłumaczone na odcinku, więc nie będziemy specjalnie kombinować. Większy problem jest taki, że teraz trzeba zaplanować, ale ten deszcz... No właśnie, tutaj też zauważyliście w komentarzach, że zaczyna padać i cyk. Kałuże, jak to ładnie wygląda. Później trochę słońca będzie, a ptak się przestraszy ludzi? Nie, no na takie rzeczy to nie liczę. Oswojony, chyba że tutaj nas się przestraszy. A czy my możemy deptać po kałuży? Zabrali kałuże. No dobra, jeszcze kolizji w grze jako tako nie ma. Ale słychać stópki. Jak dasz radę, narzędzia kury i kozy to masz awans. A, to tak będziemy kombinować. Zapas prowiantu i napitki na gościnę Stanisława podczas PGA. Tak, są jakieś... Przecież ja mówię ze Staszkiem, to on później ocenia. Ma jakieś bingo, czym go tam karmi i tak dalej. I strach. Strach, bo znowu pizzę zamówię, to będziesz. W bingo, pizzę zamówił, no. Mamy to. Dobra, ja wiem, że gra od nas tego nie wymaga, ale my w tej chwili nie idziemy koniecznie z demkiem, a bardziej z tym, żeby rozwinąć się jakoś z naszym tu pomysłem. Więc na pewno żelazo, a z żelaza wyrabiamy narzędzia. Taki kierunek bym widział naszych działań. Zresztą my musimy przepisać ludzi
Nie wiem, ile osób tu do zbieractwa, ile tu do kampu. Może tak, tu mają drzewa, a po jagody nie wiem, czy wiedzą, gdzie mają iść. Tu będą mieli jagody. Oby w zimę też im się dobrze zbierało. Chociaż od razu moglibyśmy się rozpędzić i chatę myśliwego również ustawić. Bo zakładam, że prędzej czy później, no to będzie dla nas dość istotna rzecz, żeby te skóry wytwarzać. Więc trochę odchodząc od tego trybu, jaki tutaj nam się wyświetla, zbudujmy to, co jest potrzebne po prostu. Niech grzyby zbierają. No, no. Właśnie zastanawia mnie, jak kwestia jedzenia w zimę, jeżeli tutaj nasi ludzie będą to zbierać. Gdzieś jeszcze była opcja, tu chyba można przypisać osobę, tak żeby... A co to jest? A, upgrade do wielkiego, nie? Podoba mi się ikonka upgrade. Kwadrat! Będzie dobrze. Samowystarczalność osadników jest fajna, bo nie tylko ich nie karmisz, ale jeszcze dają trochę tego, co zbiorą i można to sprzedać. Czyli rozumiem te ogródki, tak? Jakbyśmy im tam ustawili jakoś to i zgodzili się na to, żeby takowe posiadali, no to będzie dobrze. No dobra. Nie wiedziałem, że w ogóle w demku możemy zajść tak daleko, że aż będziemy mieli te owieczki i inne rzeczy, bo to faktycznie może być przydatne. Ale na ten moment studnia. I gdzie wam te studnie postawić, drodzy ludzie? Gdzie to centrum rozbudować życia? No rynek bym widział chyba tu na środku. Może kościół to w ogóle będzie w centrum tego wszystkiego. Podobała mi się ta baza, którą mieliśmy ostatnio. Tam trochę więcej możliwości było do kombinowania. Nie wiem też, jak te ogródki działkowe na takim tu spadzie będą funkcjonowały, ale liczę, że będą zadowoleni. No to jest bardziej równy teren, ale znowu daleko od tego wszystkiego. Więc nie kombinujmy. O, tu tego nie możemy postawić. Zbierzemy sobie wodę stąd. Jak już słowo się rzekło, gdzie to i jak tam funkcjonuje, to dojdźmy sobie jakąś ścieżką tu, ale idzie to jakoś tak zakręcić jeszcze? Nie chcę prostych dróg. O! To wygląda dobrze. Ale jakbyśmy to tu ustawili, dobrze. A, okej, za późno. Można je jeszcze trochę wygiąć później. Jak już dopiero zauważyłem, to. Nie wiem, czy to. O, i teraz można je powyginać, więc można było je trochę nagiąć, ale no niech już będą takie, jakie są. No skoro wiemy, jak nam się miejscowość będzie rozwijała, to połączmy też to ścieżkami. Jakoś mam nadzieję, że będą w stanie dojść na miejsce. Nie, tu ta północ wygląda całkiem ładnie. Nie? Tak z gustem, sensownie. Gdzie mam ten drugi monitor? Znaczy, wisi u góry trochę. Nie? To nie pokażę za bardzo, bo pokój miał być. To już jest w sumie test pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ale aktualnie z trzech korzystam. Nie? Tak trochę pokombinowałem. Albo może i przekombinowałem. No, ale działa, to najważniejsze. Dzień dobry. Disney kupił franczyzę Dragon Balla. Disney ma Dragon Balla? Kurczę, to jak to będzie tam wyglądało? Dragon Ball w rękach Disneya? Faktycznie ciekawy układ. Nie chcę jeszcze nic tutaj. No i co może z tego wyjść, bo nie mam pojęcia. I teraz tak, czy tym ludziom budować domki na żyłach wodnych, które mogą nam się przydać docelowo? Albo zrobimy sobie... O! Jakby oni wzdłuż tej drogi? Nie, niekoniecznie. Tutaj będzie ładniej wyglądało. Tylko... Dwie chatki tu. Okej. Będzie chyba całkiem ładnie. Później dorzuciłbym dwie tutaj, tylko to tak, żeby one były zwrócone w odpowiednią stronę. Ach, ten kawałek lubię. Ach, brakuje nam surowców. Okej. Tam głośniej. Thank you.
No głośniej już dużo bardziej nie dam, ale jest fajne, jest fajne. Kurczę, ja mam nadzieję, że nawet jak Demko zniknie, to gdzieś twórca, tak to chyba można określić, twórca gdzieś zostawi te kawałki do odsłuchania. Bo no naprawdę coś genialnego. Drogi można usuwać? O, a to jaką funkcją najlepiej? Bo ja jeszcze wszystkiego nie poznałem. To są opcje. Może w klawiszologii coś jest do usuwania dróg, ale na ten moment może tak zostać. Celtycki klimat. To tam. Nam pasuje tu. Jak z Podhali, czy jak tam. No, no. Muzyka jest naprawdę w tej grze. Zastanawiam się, czy dojdą jeszcze jakieś kawałki do pełnej wersji, ale czekam niecierpliwie. A powiedziałem gdzieś na Demku. Łódź Bałty. No, swoją pierwszą kopalnię żelaza ukończyli. Co prawda nie ma tutaj ludzi do pracy, więc na wiele się pewnie nie zda, ale jest skończona. Porównałem tę muzykę do gier Ubi, ale ja nawet nie wiem, czy to nie jest poziom wyżej niż Ubi. A to wcale nie jest takie proste. Dobra, tu mogą z tym chodzić. A rolników tu wygnamy, albo łowiecki, a my tu jeszcze mieliśmy Berisy. Dobra. Pierwsi się wprowadzili, co prawda... A nie, jest całkiem prosto. A może... Ten płot jakoś tak... Jakby im się skrzywił, nie zwróciłem na to uwagi, żeby postawić prosto. Ale to sąsiedzi już będą mieli proste płoty. Najwyżej ich tutaj jakoś... wyrzucimy stąd. Będą dwie chatki. Będą dwie chatki. O, one się takie same krzywo stawiają trochę. Ale tak jak zrobimy w tę stronę krzywo, to w sumie wyjdzie jakby było całość prosto, nie? Taki daszek. No. I może tu jeszcze kogoś po drugiej stronie wstawimy. Mamy drewno? Gdzie to drewno? Sześć? A tu są dwie kłody. No to jedna chatka by się pewnie zmieściła, ale to max co z tego będzie. Zobaczymy, jak im się tu będzie żyło. Krzywe działki taniej będą, no. No, tak, jeden monitor na potwory z Twitcha, drugi na ludzi z YouTube'a, albo odwrotnie. Gra robiona przez jednego człowieka wygląda znakomicie. No ja jestem w szoku, jak to kiedyś wyczytałem. Znaczy ja szczerze nie dawałem większych szans. Po prostu to fajnie, no. Znaczy, znam trochę ludzi z branży i wiem, że oni lubią trochę tak marzeniami żyć, że a, stworzą grę, która tam będzie, ach, mega taka. No i wiem, że są marzyciele. To trochę jak świeżo opieczeni twórcy stron, no to, że kurczę, zakładam Facebooka, nie? I będę z Facebookiem tu śmigał. Dobra, niech to będzie na bogato. Chata Sołtysa. Jedna taka wielka. No i trochę się bałem o ten projekt, że no fajnie, ale chyba zbyt ambitnie, nieco. A jak przyszło co do czego, proszę, okazuje się, że gra nam wychodzi, wygląda bardzo ładnie i jedno duże studio byłoby zawstydzone już nawet tym, co tutaj dostajemy. Jak wszystko jest krzywo, to, no właśnie, nie ma porównania. Jak wszystko jest krzywo, to tak naprawdę jakby było prosto, więc nie ma co kombinować. Kerguli Pawlaków, no. Ale tu się dogadali. Nie, też się nie dogadali co do płotu. Nie wiem, jak to jest, że o, sąsiad ma sztachety, to ja muszę mieć wiklinę. Muszę mieć inaczej niż sąsiad. I nie przejdzie to. Dobrej nocy, dobrej nocy. A potem całe życie piszą PHP jak zwierzęta. No, nie wnikam, nie wnikam. No, ale z tymi Facebookami różnie wychodzi później. My moglibyśmy powoli planować kolejne miejsca na chatki, bo tak naprawdę to nam się ich przyda zdecydowanie więcej. Może rzeczywiście pójdziemy w... A nie, nie możemy planować kolejnych miejsc na chatki, bo nam timber się przyda. Ale może spróbujemy jeszcze trochę tu ustawić wzdłuż drogi. Właśnie zobaczymy jakim... Ach, 6 desek jakby było. To by ładnie wyglądały. Tak byśmy to rozciągnęli. Dajcie więcej desek. Jestem w stanie je tu postawić. Halo, deski, kłody, belki, jeszcze jedna. A, akurat misję nam zaliczyli, dobra, to postawimy im to tu. Znikać, wiadomość, znikać. Świetnie. No, więc mieszkańców mam nadzieję, że nam nie będzie brakowało. Nowa wiadomość. No i mamy, że te chatki mieszkańców na poziom drugi
i pozostałe budynki. A, ten ryneczek teraz powstaje. No właśnie, tu się zaczyna zabawa, bo teoretycznie myślałem nad rynkiem tu w środku. No to może mieć ręce i nogi, skoro tu wszędzie chatki powstają. Co prawda wciąż chyba ta działka, którą mieliśmy ostatnio, bardziej mi się podobała. W sensie ten układ, druki, to wszystko, co tam dostaliśmy. Ale nie przekreślam tego, co tu widzimy. Może coś z tego jeszcze będzie. Północ mi się to podoba. Tak fajnie się rozwinęło, dość naturalnie samo. Zróbmy może... Tak, o, może jak dorzucimy jeszcze jedną taką ścieżkę, to będzie... Nie, chyba będzie brzydko. Albo przynajmniej ją wykrzywią nieco. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może, nie wiem. Jedzenie schodzi szybciej niż myślisz. A, jak zwykle. Jak zwykle. Dlatego zaraz zabierzemy się za narzędzia. Tu już pracują, nie? Tu możemy wysłać ludzi do pracy. Tylko dajmy im jeszcze chwilę. No i rynek pośrodku tego wszystkiego, więc myślę, że rynek może tu powstać. Może niekoniecznie tak duży, jak był ostatnio. Kurczę, może ta chatka mogła nie powstawać, a w tym miejscu byłby rynek taki pod lasem. Albo rynek ze studnią. Z drugiej strony, jak później tu powstaną chatki i tu, to ten rynek tak w centrum będzie ładnie wyglądał. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Jakby wam to ludzie zorganizować ten rynek. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba, że w ogóle rynek wygnamy tu na bok, tylko że... No, ma powstać po to, żeby ludziom było blisko. A tam będzie daleko. Albo możemy spróbować tu między tymi chatkami wcisnąć. Zobaczmy, jak to by wyglądało. O, coś takiego. Ryneczek między domy. Przecież rynek to zazwyczaj było takie centrum życia osady. Trzeba wybetonować. No właśnie, tak trochę buduję go z myślą, że w przyszłości pojawi się tu beton. Dobra, podchodzimy ambitnie do planu. Już widzę fajne miejsce na rynek. Powstanie tutaj. To będzie nasze centrum osady docelowo. O, tu mógłby... I tak źle, i tak niedobrze. Jeszcze myślę, gdzie ten kościół by był. Ale to wtedy kościół naprzeciwko. Ryneczek, kościół. Kościół za rynkiem byśmy ustawili. No. Znowu to wzgórze jest takie ładne, żeby je wykorzystać do takich celów sakralno-handlowych. Dobra. Będą musieli się nabiegać trochę na rynek. Tutaj, na tym, już podjąłem decyzję, mamy to. Na tym rogu będzie rynek. Niewielki, bo niewielki. Chociaż ciężko mi ocenić to znacznie, ale cyk, jest. Piękny bajzel. No i tutaj, a wciąż brak drewna, ludzie złoci, a to nie tu, tutaj, no dawać te drewno, jakoś szybciej się tym zająć. Tutaj też przydałoby się przypisać osobę. No właśnie, nie widzę jeszcze takiego wygodnego zarządzania pracownikami, bo tu, jak rozumiem, jest informacja, że wciąż ich brakuje. Tu gościa od kłody też brakuje, ten tu działa, tu ktoś zbiera. Mamy jakieś zapasy. O, nawet chlebek jest. To dobrze. Ulicówkę może zrób? W sensie, ale to możemy na... Że wzdłuż ulicy taki ryneczek, czy... Jeszcze tak patrzę, kościół w przyszłości. Bo jakby kościół tu był tak zwrócony... Nie możemy teraz obrócić. Chyba, że sobie go ustawimy tak na wzgórzu. O! No i tak gdzieś... Gdzieś jak pokombinujemy w przyszłości... Chociaż tutaj, tu na rogu też byłby niezły. Co prawda daleko do siedla, ale może im nie jest śpieszna do kościoła. Bo tak w centrum i stawiać, tu by ładnie wyglądał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. My patrzymy na północ wiochy. Północ jest ładny. No. Jak chcę zapis z naszego poprzedniego rozegrania. Chociaż jak zbliżymy się, o, tak tu, to to wygląda ładnie. No. Się przejdziemy po okolicy. Tam droga na roboty? No. Nie, to się rozwija. Po prostu potrzebujemy dużo domków i będzie ładnie. Będę zadowolenie. Czy wiem, w jaki sposób zapłacić podatek, ale w życiu czy w grze? To widzisz zawody. Jak przełączasz się między domami, to idzie sprawnie. Sądzę, ale nie wiem, jakie są plany Redów. Kurczę, nie chcę pokazać brody, kolega.
Więc nie wiem, o jakie plany dokładnie chodzi. Ja słyszałem za to, że Sony ma szalony plan wydania remake'u Horizon, tego pierwszego Horizona. No, więc brzmi jak coś szalonego. Mam nadzieję, że w tym szaleństwie jest metoda i mają jakiś plan ambitniejszy, że, znaczy, że jest jakiś powód, że chcą ten remake wydać. Nie wiem jeszcze jaki, ale liczę, że jest. I gdzie oni pracują? Mieliśmy... A, tu są people. Drewno, okej, okay, czyli trzech od drewna. Tutaj są ludzie od... trzech od foragerów. Drewno? To jak to jest przepisane? To trochę się gubię. Że... jedna ikonka to są trzy osoby w danym zawodzie? Trochę dużo by ich było. A nie, chyba poszli do roboty. Nie, tu jeszcze muszą iść. No to tak trochę jakby jedna ikonka, no to trzy osoby, no tak nie wiem, coś mi tutaj nie gra do końca. Medieval Dynasty czy Manor Lords, a to tak trochę dwie różne gry. No, tam bardziej mamy pierwszą osobę, tego typu rozgrywkę, a tutaj taka strategia mocna. Gra nie chce się odpalić. Może coś się pojawiło, bo widziałem, że kilka osób miało problemy na Steamie. Może warto zajrzeć. A nuż twórcy jakoś tam podesłali propozycję, jak to rozwiązać. Bo przyznam, że za bardzo nie pomogę, niestety. Sony kończą się pomysły, które remake'ują wszystko. Nie, znaczy... rozumiem. Co jest nie tak z tym drewnem, że go wciąż nie mamy? To jednak zatrudnijmy max ludzi i dajmy 16. Rozumiem jakby z jednej strony to tłumaczenie, z drugiej strony no remake 5-letniej gry, no to no nie wiem, czy to nie jest za szybko. Znaczy nie chciałbym jeszcze iść jak te wszystkie portale, które podchwyciły temat, że o, że Sony tam kombinuje, remake'uje. Liczę jeszcze, że po prostu za tym kryje się coś więcej. Co jestem? Czemu tego jeszcze nie przenieśli? No tu jest osoba, która powinna zbierać te wszystkie rzeczy. W ogóle drewno o połowę byśmy musieli powoli chyba też robić. Być może za tym kryje się jakaś chęć połączenia... Od dawna nie było żadnej kłody zrobionej. Może te chatki tutaj taki mają wpływ na to. Być może to będzie chęć połączenia z wydaniem wersji VR-owej. Być może, bo tam chyba z Horizon też jakiś serial powstawał, no to właśnie to trochę w nawiązaniu do tych seriali. Jakoś będą chcieli to połączyć. No jest zatem jakiś głębszy zamysł niż tylko to, żeby wypuścić remake. Chęć pieniędzy? A czy zaznaczyłem im obszar pracy? A to im też... A, faktycznie. A to jak? To oni muszą... A ja myślałem, że to oni sobie chodzą, gdzie pasuje. No bo a, bo może drwalą się skończyła robota. Timber 4, ładuj Timber 4. Bo my tak chyba to mieliśmy same małe drzewka. To może tłumaczyć, dlaczego im ta wycinka średnio poszła. Zróbmy to tak. A teraz tak, czy myśliwy wie, gdzie ma biegać? Też niech biega tu. Dobra, to może nam podratować trochę sytuację, brak kłód. Nie uwzględniłem tego, że mogą znikać albo jeszcze nie wyrastać. Nie wiem, czy ktoś wspomniał, bo dołączyłem do live'a dopiero teraz, ale nie wiem, czy na odcinku widziałem, że po odpaleniu terenów na maksa były regiony i wtedy trafić się... Znaczy... Rzeszów akurat to my wpisaliśmy, nie? To tak samo jak jest Łódź Bałuty. W sumie... Udbałuty. Więc Rzeszów to było moje dzieło. Niestety. No, ale ładnie, że idzie zmienić tę nazwę. I teraz żyjemy w dobie remake'ów, w tym momencie, gdy Electronic Arts stracił licencję na FIFA, mogę żyć przez jakieś 20 lat na remake. No ciekawe, jak to tam się też potoczy, no. W ciekawych czasach przyszło nam żyć, jeżeli chodzi o gaming. Czy ktoś podniesie te kłody, które tu leżą? O, cześć dziewczyno, weźmiesz kłodę? Wzięła. No i nareszcie coś się zaczyna dziać tutaj w temacie. Mamy nowych ludzi w wiosce. Nie wiem, skąd oni te jedzenie biorą, chyba że to po prostu jedzenie, które przenieśli do spichlerza. Jest, no, bo mamy zapas drewna, znaczy zapas
Bo to nie jest. Okej, okay, to już wszystko tłumaczę. Myślałem, że mamy 114 bochenków i nam ten chleb znikąd się bierze. Trochę byłem przerażony, jak to działa. Ale to w takim razie wszystko jest okej. Okay. No dobra, stwórzmy ten ryneczek. Jak już mamy towar. Gdzie to były te rynkowe zasady, rzeczy? Tu są rynki. Ten rynek tu, chyba faktycznie taki... Znaczy myślałem, żeby zrobić... No dobra, niech będzie taki przy drodze. Bo myślałem teoretycznie, żeby sobie zrobić taki ryneczek, jak to czasem u nas w tych polskich miasteczkach widać, no? Że są stragany tak, później druga linia naprzeciwko i tak dalej, i tak dalej, ale na dobrą sprawę, jak tak teraz patrzę na ten ryneczek... O! A co to za droga na skróty? To się nie łączy z niczym? Połączmy to. Zróbmy tak z każdej strony. Nie, no rynek to musi być otoczony ścieżkami. O. No. I teraz zaczyna to trochę bardziej jak ryneczek wyglądać. O, kolejna kłoda się pojawiła. To faktycznie może tam był problem trochę z ludźmi. No, więc wydaje mi się, że ta przestrzeń rynkowa jest trochę duża w stosunku do tego, co mają do zaoferowania tu, żeby ją stworzyć. No bo mamy tylko jakieś trzy stragany. Nie wiem, jak to wyjdzie. Docelowo, ale... To tylko demo. Tak, tak, to tylko demko. Ale no... Znaczy, chciałbym, żeby pełna wersja wyszła nam jakoś szybko. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że no... Pracuje nad tym jedna osoba głównie, więc to też pewnie nie będzie jakaś tam mega prędkość, nim się doczekamy końcowej wersji. No chyba warto by było przejść się na jagody z tej strony, bo te powoli się kończą. Raczej to nie działa tak, że jakby zbierają wszystko, to już niczego nie będzie, ale zobaczmy. Zobaczmy. I jeszcze brakuje nam tego straganu na ubrania. Plus ludzi do pracy. Jakoś to będzie wyglądało. O! Ktoś drewno poznosi. Kiedy oni to drewno przynieśli? Nawet nie widziałem. Co jest? A tutaj limit. No proszę, nie wiem skąd oni wzięli, że mieli to tak blisko, ale cieszy mnie ten fakt. No dobra. Więc widzę, że mocno nie przyspieszyliśmy w stosunku do odcinka, ale już działa to, co działało tam wcześniej. Obiecałem zrobić... O! Narzędzia. Co to jest? Za 2 miesiące skończy nam się, a my w końcu wybudowaliśmy, czy nie wybudowaliśmy tych tam? Lodże, woodcutterów. To musi z priorytetem powstać, bo za 2 miesiące skończy nam się drewno o połowy. Widzę, że to są takie same problemy jak Faldes Frontier, a to najgorsze, że zima idzie. O! Oktoberfest będzie w tym roku wyjątkowo zimne. Wydaje mi się, że w budynkach obronnych jest nasza siedziba. To już patrzę, to niech sobie budują. Konstrukcje. No chyba, że Tax Collector to jest nasza siedziba. A jest, Manor House, okej. Okay. No to docelowo, to faktycznie, to my koło ryneczku będziemy mogli tam gdzieś powstać. To będzie jako ratusz. Mają w domach opał, nie panikuj. Pokażcie swoje domy. A jest, jest. Tylko to znaczy, że... A no tak, bo tego opału trochę tutaj leży, ale... No dziwna informacja, że 2 miesiące. Chociaż 2 miesiące Faldes Frontier to było dużo. Trzeba było się bać. Jaka optymalizacja demka? Chyba całkiem nieźle, chociaż no, no ciężko mi jednoznacznie ocenić. Każ ludziom chrusty zbierać. Nie no, gdzie kto tak robi? Nie przesadzajmy. To... Jednak się szanujmy, to jest średniowiecze, a nie gdzieś tam. Ludy pierwotne. Będzie dobrze. Dobra, zbierają żelazo. To też cieszy. Co to jest? A, jeden oksen. Z jednego oksena chyba... Czego konkretnego nie będzie. No, dzień dobry. Dzień dobry. Bawiłem się już trybem pierwszoosobowym. Tak, tak, biegaliśmy już. To nawet dzisiaj parę razy. O, jak na płocie wylądował. Gargul. Niestety nie możemy podejmować żadnej interakcji, bo bym na przykład wodę zebrał, ale nie ma.
Na 200. 2070 RTX działa Full HD. OK. Co rozumiesz przez OK? Bo nieraz OK to jest 30 klatek, nieraz OK to jest 60, a nieraz OK to w ogóle fajnie, że się włączy, nie? Pompony im daj. O, to już prędzej. Jakie mają imiona? Fritz, Dietz, Kunard, Kun, a tu dwóch Kunradów? Kunz, Wejt. Nie wnikam. Nie znam się na imionach aż tak bardzo. Czy mam jakiś większy zapas jedzenia? Podoba mi się to, że jest 5 miesięcy, więc chyba damy radę. No dobra, czyli podstawa do życia jest. Teraz musimy zadbać o narzędzia. W ogóle, może jak dbamy o różne rzeczy, to postawilibyśmy farmę. To co obiecałem na początku, bo chciałbym zobaczyć jak ona wygląda. I pola. Tylko teraz się zastanawiam. To chyba nam żyzność pól pokazuje. Więc to nie jest taki głupi pomysł, żeby te pola były tu na górze, jak pierwotnie planowałem, bo jest dość zielono. Ładnie, ładnie, podoba mi się to. Czyli chata rolnika gdzieś sobie tu powstanie. Będzie miał trochę pod górę, ale cóż, takie życie. Ciekawe, czy jak ta droga się przecina w ten sposób, czy oni mogą skręcić tu i przejść na osobną ścieżkę, czy jak? A to wyjdzie. Dobrze, 60. A, no to faktycznie spoko układ. No to 60 to jest. Przynajmniej ja jestem usatysfakcjonowany, jak widzę 60. I tu liczba pracowników. Tylko z jednego tego... No i pytanie, ilu tam może faktycznie pracować? A to tak jakoś się nam rozrasta. O, too big. Nie przesadzaj. Too big. A tu jest duże, dobra, mamy rozpisane, jakie pole jest traktowane jako duże, jako średnie. Dajmy może na początek średnie. Large. Extra large. To jakie oni to pole? To oni chcą chyba takie poletko tyle, co tu do działki dokleić i tyle. To trochę małe będzie. Small. Medium. I large. To ja bym large taki zrobił na początek. 6 ludzi będzie ok. Żyzność jest specyficzna, bo jest kilka upraw. To zielone nie zawsze się pokrywa. No to zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Kiedy jakaś porządna gra na kanale? Skorn będzie porządny, bo nie wiem, czy w ogóle podejmować się go. Nie wiem, czy Skorna jeszcze ogramy, bo... Dobra, jakoś wygląda to poletko zatem. Bo mogę się czasowo nie wyrobić, ale na pewno 18 plaga nam wskakuje, 20 mamy... Czy w okolicy 20 może tak bardziej. Call of Duty mamy... Można usunąć pole? O, na opartego można usunąć. A faktycznie... Tylko teraz tak możemy podejrzeć... Emera, czyli to nam pokazywało. Flaksy i... my chcieliśmy... No właśnie, co my chcemy? No tu fajnie jedzenie rośnie, nie? Znaczy jedzenie, pszenica, tak? Zakładam, że to pszenica. Ja jestem mieszczuch. Emer. Będzie wiadomo, co to jest. Pszenica, płaskóra, okej, czyli dobrze. A piwko to będzie jęczmień, okej. A flaks to co to na ubrania? Flaks. Fleksuj się. Len czy co to by? Len, dobra. Okej, czyli to po ikonkach ładnie. A jest linen, ale je. No to mam problem. To niech tu już pszenicę mają, skoro tak ładnie rośnie. Wejdź na żyzność gleby. A mamy jeszcze jakąś takie jak Fardest Frontier, że możemy sobie tę żyzność tam przeglądać? No bo MR to nam pasuje. No, ale tak, żeby spojrzeć... Skrót klawiszowy. No nic, no chleb chyba jest ważniejszy w pierwszej kolejności niż piwo. Ja wiem, że grzeszę może tym, co mówię, ale zobaczymy, co będzie dalej. I ma żyzność, tak, no to tu domyślam się, że to jest żyzność, tak, to jest żyzność danej gleby pod dany rodzaj upraw, czyli no tutaj piwo najgorzej będzie rosło, dlatego zastanawia mnie kwestia
No bo to nie możemy przełączyć. A jest MR, dobra, widzę. Okej, dobra, wszystko działa. Czyli tu dopiero widać. To nas interesuje napiwo, żyzność. A to z tym piwem to my tak nie mamy łatwej roboty. To trzeba było tu drzewa być. To koło kościoła piwo będzie musiało być. To teraz pytanie. Masz ustawienie na 3 lata do przodu? A, taka zabawa. Teraz pytanie, czy mogą być różne pola w różnych miejscach i jeden rolnik to ogarnie? Czy musimy do każdych pól, czy do każdego rodzaju pola osobnych rolników wybudować? Najgorzej, że flexować się będziemy słabo, bo nie ma tych. Nie ma lnu nigdzie, tu na dole len nieźle rośnie. Żyły. No i tutaj to całkiem nieźle wygląda. No, flex słabo. Len? Chociaż len to widzę, że tutaj nawet dałby radę jakoś tak na pomarańczowo. W sensie wszędzie jest tak samo beznadziejnie. No. Więc piwkiem będziemy mogli się zająć gdzieś niebawem. Ale to tu. To dobrze, że nie zabudowaliśmy tej części osad. Gorzelnia będzie musiała tu powstać chyba. Dobra, ale najpierw nim dojdzie do jedzenia, to my zróbmy No tak, standardowo. Brak drewna. Bloomera musimy tutaj jeszcze ogarnąć. I robisz drewno, czy wam też trzeba wskazać, skąd macie pobierać drewno na drewno? Tu już farma buduje. Dobry wieczór. Piwo to chleb w płynie. No w sumie tak patrząc na tę grę, to trochę tak. Bierzcie kłody stąd. Jedyny minus, czy jedyny problem, jaki mamy... O, dobra. Wciąż brakuje nam osób w niektórych zawodach. I nie wiem, czy nie zginiemy. Na pewno z tym opałem nie będzie problemu, jak został nam tylko jeden miesiąc opału. Wydaje mi się, że dobrze, jakby ktoś już tu pracował nad tym. Dobry wieczór. Nam to żelazo nie jest aż tak potrzebne, jak na opał. Na ten moment. Gdzie tu mamy te... W ogóle mamy rozpisane żelazo, czy tak bardzo powiększyłem, a tu coś jest? A to nie to, co szukamy, bo myślę, że interfejs tak mocno powiększyłem, że teraz tego nie widać, co, gdzie i jak. Total. A, dobra, tu są te przeładowane. Niech będzie w ten sposób. Tu nikt nie pracuje. Bo na co? Nie ma jagód. No to zwolniony na... To chwilowo zwolniony na czas zimy. Poczekamy, aż sezon się poprawi. Jak z mięsem stoimy? Mięso jakoś nam zbieramy, więc jest nieźle. Przypomina się Tropico, tam faktycznie było piwo, nie trzeba było karmić, tak. A i tutaj też mamy, tak, faktycznie 3 lata, trójpolówkę. Tylko jak to my mamy rozwiązać? Flaksy. Flaks nawet rośnie, bo najgorzej, bo jakbym wiedział, że tak to wygląda, to byśmy sobie trójpolówkę zrobili gdzieś tutaj, ale znowu tak, tu by idealnie pole wyglądało na takie trzy, no, że każde by jakoś tam działało. Łączmy to z flaksem i później niech z powrotem wraca. Nie, z powrotem. Z powrotem pszenica. W domkach możesz stworzyć przydomowe ogródki. Tak, tak. Tylko problem jest to taki, że one potrzebują narzędzia. I wolałbym najpierw produkować narzędzia, żeby się nie okazało, że gdzieś się jakoś zablokuje z czymś. I na przykład już nie mogę tych ogródków tam wykorzystać, bo na przykład nie mam narzędzi. Inaczej, nie mogę wyprodukować narzędzi. Więcej, bo gdzieś tam coś za bardzo zakręciłem i na przykład kowal potrzebuje narzędzia, żeby produkować narzędzia, ale nie powstanie już kowal, bo nie mamy więcej narzędzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile to... Skąd my mamy tyle osób mieć? A, to chyba daje odpowiedź z tymi polami, jak to może działać. Kopalnia, wytop i kuźnia. Nie potrzeba narzędzi. A... Czasem trzeba jęczmień posadzić na piasku. No dobra, to jeżeli to wierzę na słowo, że tych narzędzi nie trzeba, to tu szef wszystkich szefów niech sadzi marchewę. Nie mamy pieniędzy na kurczoki.
Tylko to i tak nie ma sensu teraz mu na zimę tego, tych marchewek podrzucać, bo tak nie działa. Kolego, gdzie ty jesteś? People, chodźcie. Oni w ogóle pracują, czy jak? Wiezie gdzieś drewno, ale być może tu. Nie, no to patrząc na to, że to drewno gdzieś tu leży. Gorzej z jedzeniem i ubraniami. Tego nie... A, bo tu nie ma kto się tym zająć. Z jednej strony trochę nie rozumiem, że możemy przypisać osobę, żeby to nosiła, te wszystkie rzeczy, ale z drugiej strony jak nie ma osoby, to i tak noszą. Demo, nie, do pełnej wersji to jeszcze daleka droga, domyślam się. Tak zakładam. No martwi mnie kwestia dostępności. A nie, to gdzie był ten od drewna? Nie był ten od drewna. Tu był ten od drewna, to tu jeszcze nikt nie pracuje. Chodź. Tutaj też. Za dużo tych miejsc do pracy mamy, a za mało ludzi, więc popracujmy najpierw nad zabezpieczeniem nas na zimę. Że też nie możemy nadać jakiegoś priorytetu, tak szukam opcji. Priorytet tych działań. I dopiero później byśmy się zajęli innymi kwestiami. Hans? Hannes. Dzień dobry, Hannes. Przecież nigdzie nikt nie pracuje. Jak z mięsem? Z mięsa nie chciałbym zabierać ludzi, bo wydaje mi się, że te dwie osoby akurat nam tutaj dostarczają towaru. Wciąż brakuje tu osób. Może po prostu trzeba by było dobudować jeszcze jakąś chatkę. Co z tego, że brakuje nam surowców? Dawać jeszcze jednego. Że te chatki już tu powinniśmy naprzeciwko stawiać. Jeszcze będę myślał nad kościołem w tamtym miejscu. No to jest, ale to po drugiej stronie, tu musimy pamiętać, że jest zboże. Tak będziemy kombinować. Toż to takie górskie bardziej chatki, o! Nie wiem, czy nie przesadzam z tymi działkami, chociaż dzięki temu będą mogli sobie w przyszłości ogródki postawić, więc może tak wyjdzie dobrze. Wywalasz z pracy i zatrudniasz, nie? No to w ten sposób trochę kombinuję, ale... Już zwolniliśmy dosłownie wszędzie, wszystkich. I czeka, aż się zatrudnią. O, jest, wrócił. Dobra, to tu do żarcia. I tutaj. No i działa teraz tutaj ktoś. Więc mam nadzieję, że drewno o połowę ruszy. To się nazywa robota. Cyk, cyk, cyk. O, moment. Skąd on to nosi? Ja myślę, że on kłody przerabia na drewno. On tam idzie w krzaki. Wycina chrust i z tego przynosi drewno. To ja myślałem, że on przerabia te jakże ważne kłody, a on swoje wycina. No dobra, to musimy inaczej do niego podejść. Polska firma, tak, polska firma. To jest nawet jedna osoba na dobrą sprawę. Więcej warzyw na handel. A, to może powinienem jeszcze bardziej rozciągnąć. Znaczy, bo one tak trochę... Chociaż no, to jak działki, nie? To tak ludzie chcą takie długie, bo to więcej metrów. Przyszła zima. Najgorzej. Bądź pewien, że masz wystarczająco wszystkiego. No nie wiem. Chyba nie mamy, ale nic lepszego nie wymyślimy. Musimy więcej osób do osady sprowadzić, bo inaczej będzie nam brakowało rąk do pracy. Wciąż nie rozumiem jeszcze, jak działają ci ludzie, którzy pracują. Wow! Ej, no ale to bez przesady. Ile tu żarcia? Możemy zaupgrade'ować? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znaczy, upgrade teoretycznie jest opis, że wszystkie zielone muszą być wypełnione, ale może jak mamy tutaj trzy czarne, to to robi za te trzy zielone. Więc jak im zapewnimy wiarę, to powinno być już ok. Dobra, dajcie nam kościół. Gdzieś on musi w końcu powstać. Najgorzej, że planowałem... A nie, nie powstanie jeszcze, bo kłód brakuje. Wszystkiego brak. Jak się obraca budynek? Lewym przyciskiem trzeba kliknąć, przytrzymać i wtedy można nim tak obracać. Nie jest to najlepszy motyw do obracania budynków w strategiach, ale da radę. Builders of Egypt? Nie mam pojęcia niestety, jak tam sytuacja wygląda. Fajna osada była, dzięki. Ale jak?
No przecież miało nam starczyć paliwa i jedzenia. Czyli co, umieramy czy jak? No, no, no bez przesady, to jest dopiero godzina live'a. Halo? Teraz tak sobie myślę, żeby oni czasem... Tak zrobimy. Żeby oni czasem nie chcieli tutaj zaraz od stycznia nowy rok liczyć i zboża się nie dorobimy. Ta gra jest aż za Polska, w sensie, że nie ma komu pracować. Kolego, weź kogoś tu jeszcze do pomocy. O, są ludzie chętni do działania. No to proszę. A, ktoś dołączył. Już myślałem, że ktoś nas opuścił. YouTube 4K będzie w wersji premium? No gdzieś tam słyszałem, że są jakieś przymiarki. No zobaczymy. Mimo, że nagrywam w 4K, to ja, no wolałbym, żeby 4K było dostępne za darmo dla wszystkich. Nie? 4K dla każdego. Że poczekajmy z tym kościołem, to ich wiara to ogrzeje. Przynajmniej z czym się nie nałożyło, bo nie wiem, o co dokładnie chodzi. Kurczę, jakby im te drzewa tu wyciąć na kościół, to by było takie centrum wszystkiego. Musisz wytwarzać len, wełnę albo skórę, aby to zrobić. Tak, to, ale to z ubraniami to my zostawiamy na koniec temat. Nie? To przede wszystkim ja chciałbym im zapewnić jedzenie, co nie jest takie oczywiste, i opał. Nad czym pracują tutaj ambitnie panowie, co prawda, nie, to tu trochę nie do końca przewidziałem, skąd oni ten opał będą pobierać, tak, czy w jaki sposób ścinają to drewno, ale jakoś to działa. O, a ktoś jedzonko w końcu dostarczył. To jest piękne, mają drogi, ale i tak wolą chodzić naokoło. Żyją jeszcze, żyją, może coś z tego będzie. Stać nas na kościół już, czy kościół wymagał 8? Kościół wymagał 8. To są takie drogie konstrukcje. Dzień dobry, dzień dobry. No pracują nad tym opałem jakoś. Nie jest aż tak źle z nami chyba. O! Wow! Co to za czary? Kurczę, zwolnić tego gościa. Nagle 10 miesięcy opału nam wyszło? Kiedy to wskoczyło? Znaczy ja jeszcze im nie ufam. Patrząc na to, co tu się dzieje, ja im nie ufam. O, nagle 3 miesiące. Teraz z jedzeniem robi się problem, nie? Wy macie na co polować? 20 zwierząt mają na co polować. Więc my musimy się mocno tutaj zainteresować tym wytwarzaniem chleba. Dwie placówki i dwóch tych. No, no na ten moment jeden dał 10 miesięcy zapasu. Ale nie wiem, jak do tego doszło, że było 0, a nagle 10 miesięcy. O, kościół, level pierwszy. No dobra, musimy gdzieś postanowić, gdzie ten kościół powstanie. Co prawda uważamy na to, żeby czasem nie wpłynęło to na naszą produkcję piwa. Może gdzieś tu na uboczu, chociaż kościół to się zawsze z takim centrum kojarzy. O, tutaj by mógł ładnie wyglądać, jakby go odkleić od tych dróg. No o, tak czuję, że... O, to będzie chyba niezłe. Rolnikom nie będzie przeszkadzał, a jednocześnie będzie w samym centrum wiochy. Mam nadzieję, że nie za daleko tych wszystkich ludzi. Liczę, że wyjdzie fajny kościół z tego. O. I no, no, ale to przypadkowo tak wyszło, jak to na tych wioskach przynajmniej. Nowy Tomyśl. Jak był, to też tak trochę budowany, że długa droga szła i na końcu kościół. I tu jeszcze ryneczek obok kościoła. I tak nie wiadomo kiedy, to sama wioska nam się rozwinęła w trochę taki styl stary. Snapped Roads, wtedy masz... A, za późno. Będzie trochę dalej drogi, też będzie dobrze. Gdy będzie marzec, od razu przypiszesz jak najwięcej osób. Okej. Okay. Kościół przy... Tak, karczma będzie naprzeciwko rynku. To tu też myślę, że tawernę będzie... Znaczy w tej chwili to nie ma sensu budować tawerny, jak nie mamy... Jak nie mamy... piwa, ale docelowo coś takiego by mogło tu powstać. Gdzieś tylko te chatki by trzeba było kolejne wcisnąć. Nie wiem, czy na żyle wody nie postawiliśmy.
Będąc przy wodzie, dałbym im jeszcze jedną studnię, póki pamiętam, z tej strony. Gdzie ta fajna muzyczka? To ona się w zimę psuje? Dajcie nam już jakieś wiosenne klimaty. I dajcie nam podatki. Jest pewien problem. Dostrzec wodę zimą. To jest nie lada wyzwanie. O, lepiej nie, nic nie lepiej. Tu jest woda, dobra. Tu ją widzę. A, to nie ma problemu, czyli tu kościół nie stanął na żyle. Ale możemy tę wodę sobie gdzieś tu pobierać, niech będzie po drugiej stronie wioski też już, na później. No. Zima niezbyt widać, no. No i muzyka też jakaś taka, jakby się wyciszyła nam. Jagody nie rosną, zwierzęta się nie rozmnażają, a rozmnażają się. W ogóle widzę, że zima w lesie ładnie wygląda. Zresztą, jak mamy zimę, to dopóki jest ten ładny śnieg, to co mi się podoba, no, zacząłem doceniać ostatnio w tych grach, że to pofarde z Frontier mi zostało. Karczma z daleka od kościoła nie rób konkurencji, ale tak będzie można usiąść w karczmie i posłuchać mszy. Podoba mi się to, że te modele gdzieś uwzględniają ten opad śniegu, no, że to się robi takie tutaj ładne, białe. Tylko jeszcze nasz to Manlord powinien od czasu do czasu glebę zaliczyć w tych trzewikach na lodzie. Ja widzę problem, brak pieniędzy. No, podatki będziemy zbierać niebawem. Do tego nie wpadniemy. Dobra, ale jakoś to tu żyje. Można znów przyspieszyć. Niech się zima kończy. Będzie nam chyba brakowało rąk do pracy w polu. Tego trochę się obawiam. Ale spróbujemy przypisać tu rolników. Możemy już jednego na wszelki wypadek gdzieś tu próbować wywołać. Do roboty. O, a no tak, bo wszystko na kościół poszło, takie to głupoty. Się zastanawiam, na ile są istotne osoby w tych tutaj miejscach. Spichlerz, czy tak samo ten główny magazyn. Czy to oni tu dostarczają te rzeczy? A, bo to jest całość podłączona. I czy te chatki potrzebują... Nie mogę na to kliknąć. Food. Czy to potrzebuje rzeczywiście ludzi do obsługi? Jak wywalimy gościa... No tam by mógł się zatrudnić w jakimś takim istotniejszym miejscu. Chociaż nie, chyba potrzebuje ludzi, patrząc na to, że później się pojawia o... takie coś nad głową. A niektórzy zapewniają entertainment w karczmie. Podoba mi się to, jak to jest rozpisane. A, nawet nie podejmuję się tłumaczenia. Ale to szybkie pytanie. W sumie to nie było pytanie. Znaczy, bo rozumiem, że jakbyśmy chcieli wykorzystać... Inaczej, jakbyśmy chcieli gdzieś pozyskiwać te jęczmień, czy co oni tam do piwa chcieli, to byśmy musieli postawić drugą chatę rolnika. Kurczę, produkcja czegokolwiek to jest jednak... długa przeprawa. Chyba musimy zaszaleć, po prostu więcej ludzi zatrudnić w naszej wiosce, bo bez tego to ja to średnio widzę. Nie macie co ścinać, czy jak? Wszędzie leży drewno. Ino zebrać i ruszać do roboty. I tak fajnie. Do niedawna brakowało nam opału. Teraz zaczyna brakować jedzenia. Rosną już te jakieś to... Więcej, no, więcej nie wybudujemy. Ledwo co rozwiązaliśmy problem z opałem, pojawia się problem z jedzeniem. Boję się, że jakbyśmy tutaj postawili jeszcze jedną chatkę łowcy, no to te dzikie zwierzęta będą nam znikały. I takich chyba było więcej, albo jest w miarę równo? Ciężko powiedzieć. No to poprzednia mapa była taka ciekawsza pod tym względem, że mieliśmy dwa miejsca z dzikimi zwierzętami, więc mogli sobie dieta jakoś, nie wiem, keto, czy jak to się nazywa, tam odpalić. Teraz trochę gorzej, ale czekamy na pierwsze jagody. Jest tu dobrze też, jakby się ktoś zatrudnił w tej robocie. I zobaczymy, co wyjdzie z tego.
Nie musisz stawiać drugiej farmy, ona zajmuje się wszystkimi problemami. A, czyli to, że wskazujemy tutaj ten obszar, to nie ma znaczenia, tak? Bo druga farma będzie, znaczy drugie pole będzie musiało powstać tu. Bo się zastanawiałem, czy jak mu pokażemy, o, chodź tutaj, to on ma tylko to pole w zasięgu, a drugie pole jednak będzie musiało być niżej. Na pola już szli. No teoretycznie już wszystko jest. O, możemy spalić pole. Już jeden rolnik jest, tu sześciu powinno być, ale... No, dla mnie to jest chyba największy problem na ten moment, jeżeli chodzi o tę grę. Za mało rąk do pracy. O, ustaw tego. Serio? Gdzieś... Może zwierzęta uciekły? Faktycznie, to jest problem. Oby to był problem. Chociaż mięsko gdzieś tam się przewija. No dobra, zaraz ich religią nakarmimy i problem rozwiązany. Było domy stawiać, nie kościoły. No. Teraz to też jestem taki mądry. Znaczy, gdzie jest ta babka z tym wołem? Bo fajnie jakby ktoś zaczął zbierać te kłody z okolicy. Są już jak godynie, zero. Średnia to sezonówka. O! A czy jak mają drugi poziom, chociaż ich chyba nie będzie stać jeszcze na drugi poziom, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To mnie zastanawia, czy jak będzie drugi poziom domostwa, o, tu już mają religię, to czy wtedy mieszka tam więcej osób? Za blisko jelonków, to one migrują. Ale chyba nie jesteśmy aż tak bardzo blisko, mam nadzieję. No tu będziemy musieli chatę rolnika zrobić. To już jest ten moment, gdzie mogą sobie uprawiać. Wow, ale jaka żyzna gleba. Niech nas ratują marchewkami. Nic lepszego chyba nie wymyślimy na ten moment. Ogródki, tak. Znaczy stać nas tylko na jeden ogródek, bo nie mamy więcej narzędzi. Ty rolnik w polu sam. Emer, dzień dobry. Tylko najgorsze, że zboże to jest dopiero początek naszej długiej drogi i potrzebne by było oczywiście prócz zboża. Mamy już te jagody. O, wyrosły. Tu wciąż brakuje osoby. Prócz zboża to my byśmy potrzebowali jeszcze ludzi gdzieś tam. Chyba chwilowo nie potrzebujemy tutaj opału. Potrzebowalibyśmy ludzi do przetworzenia jego i tak dalej, i tak dalej. Co jest nie tak z tym drewnem? Trzy osoby tu pracują. Tu tyle kłód leży wokół. Ludzie złoci. Drewniani. Ten tu co robisz? No niby idą do robotalni, idą. Całą zimę przesiedzieli w domu, taka to z nimi tu praca. Kryzys nam zagląda w oczy, bo tu jedzenia zaczyna brakować. Ja bym najchętniej zabrał gdzieś jakąś osobę, no. Tu nas też zaczynają stresować, że zaraz z głodu poumierają. W kościele ktoś musi pracować? Nie. Niech mają dzwonki na pocieszenie. Zwolniłbym osobę skąd? Stąd może? Mam nadzieję, że będą zbierać mimo wszystko na opał, albo będą gdzieś tam dalej chodzić. No bo potrzebujemy kogoś, kto ruszy na te jagody. Bez tego będzie ciężko. Ale rolnika nie zabierzemy. Tu nie zabierzemy. Tu nie mam pojęcia, czy jak zabierzemy, czy nam to przepadnie, czy nagle nie będą tego zbierać. O, jest pięć kłód. Nagle ruszyli jakimś cudem. O, i jest ktoś do zbierania tutaj jedzenia. Czyli chyba te sezony jakoś przetrwamy. Mam nadzieję. Jak mamy nowe kłody, to zdecydowanie pierwsze, na co się rzucam, to ludzie. Bo bez tych ludzi to my nic to nie ogramy. Wiedziałem, że będzie problem z osobami, tak? Ale nie myślę, że aż tak duże. Może weźmy ich tu gdzieś bliżej centrum. Gdyby udało się trzy chatki zmieścić, to by było coś. Wow, o! Ale aż osiem. Jakby się tu czwórka wprowadziła, tak blisko centrum kościoła i tak dalej, to może być dla nas dobra opcja. No jednak na wiosnę to muzyka fajna gra.
Do taszczenia. Czyli jak coś budują, to wtedy nie pozyskają drewna. Skomplikowane. Co my zrobiliśmy? Jakie taksy mamy płacić? Taksy... Ale kiedy? Czemu? Jak taksa? To jest ważna misja? Potrzebujemy średniej wioski. Kurczę, no jakbym wiedział, to... Ale nas zaskoczyli. Ja chciałem grać tu długo, a to wygląda na to, że mamy rok, żeby... Wszystkie budynki na Unlimited. Wtedy nie będziesz musiał tego zmieniać co chwilę. A to Unlimited, jak to działa? Że to tutaj? Czy Unlimited, jak nie ma nikogo, to oni sami sobie chodzą wtedy do roboty? Miałem to poprzednio, ale co miałem poprzednio? Wtedy uznałem, że nie dam rady. Znaczy nie, no to ja, te zadania mieliśmy, ale taksów to my nie mieliśmy. A, Unlimited. A w ten sposób Unlimited. Nie, to jest... Tak mogę Unlimited ustawić? Nie trzeba miejsc. Bo mamy jagody. A, że jak wyczyszczę miejsce, to oni będą zbierać. A, dobra, działa. Okej, okay, czyli tu na farmie też możemy dać Unlimited. Okej, okej. No to w sumie wszędzie możemy dać Unlimited. Kurczę, to od razu trzeba było ładować Unlimited. To nie wiem, po co ja tam kombinowałem. To może tutaj też z tymi zwierzętami lepiej Unlimited. Tym się nie przejmę. Uch, kamień serca, kurka. Myślałem, że jakieś królewskie podatki będziemy musieli zapłacić. Koniec gry. Ta gra naprawdę chce nas tutaj do zawału doprowadzić. Takie małe działeczki. Może takie małe działeczki im tu... Wiem, jak zrobimy. O, to będzie ładne. No jakbym rozgrywał demko na nowo, to jest jedna z rzeczy, którą bym pewnie poprawił. A mianowicie chyba szybciej bym zainwestował w ludzi, a później w jakieś religie, rolników i tak dalej, że drewno w pierwszej kolejności powinno iść tu na ludzi. O, nie potraficie bardziej prosto tego wybudować. Potrafią. Jakby dodać tak. O, lepiej. Albo tak, ale tak będą tylko trzy chatki. Nie, no fajnie, jakby te cztery się udało. Dobra, w miarę prosto. Co myślisz o powrocie do łask cyberpunka? Znaczy ja myślę, że to jeszcze bardziej nakręci twórców na to, żeby łączyć premiery gier z... Ktoś pracuje? Żeby łączyć jeszcze bardziej premiery gier z serialami, tak? Trzeba z handlu zarobić na czynsz. Jak my nie mamy czym handlować, to siebie możemy sprzedać co najwyżej. Najlepsze w tej grze jest to, że jak, byle jak się buduje, to tak ładnie wygląda. Tak, tak, ostatecznie no, no, zaczyna to fajnie wyglądać. To cieszy, to cieszy. No. Inna sprawa, że no, no, żeby ten plan wypalił, no to... Faktycznie ważne jest to, aby serial był dobry. Dobry serial podkręca zainteresowanie grą. Ładnie to nawet wyszło. Zapraszamy więcej rodzin do płacenia podatku. Rolnictwo jest najważniejsze, bo to jedyna rzecz, która daje stabilizację. No. Teraz już tak, zaczynam to dostrzegać. Gorzej, że dość późno może się za to zabrałem i nie wiem, czy nam starczy, czy gra nam jeszcze wybaczy to. Tu powinno być dużo więcej domów w tej chwili. Nie wiem, czy gra nam to wybaczy. Liczę, że tak, ale zobaczymy. Czy ten rolnik sobie... O, to są dwucha, a tak... Tam chyba przypisujemy tak naprawdę rodzinę, a nie poszczególną osobę. A my gdzieś mieliśmy w te poletko... O, tego tutaj wyznaczyć. To może, jak to nie musi być takie proste. Zróbmy tak, tak. Tak i tak.
A może nam takie pole wystarczy do uprawy? Cyk. A bez rotacji, o, niech to tak wygląda. Zobaczymy, co wyjdzie. Fajnie to wygląda tu. No i zobaczymy, może ktoś przyjdzie do roboty. Te pięki, jakim to zostały. Jakie plany? Nie słyszałem żadnych planów właśnie jeszcze. Cała rodzina. A, okej, okay, czyli tak to działa. No, wprowadziły się nowe osoby. Nie wiem, czy do jagód kogoś O, znajdziemy od razu kogoś do jagód. To jest dobra wiadomość, bo no, teraz musimy się pospieszyć i zdobyć jedzenie. Po drodze mógłby już powstać... A, 4. A chleb? 2. Tylko, że na co nam piekarnia, jak nie będziemy mieli jeszcze mąki? Dobra. Przyspieszmy to, niech się rozbudują. Zobaczymy. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Mamy 2000... Mamy jeszcze parę lat na to, żeby ulepszyć chatki. Pracuje mąż, żona i czasem dziecko. Warto zatrudniać duże rodziny blisko miejsc pracochłonnych. A, czyli ten układ, który tutaj mamy, nie jest do końca taki optymalny, że ci ludzie jednak mają daleko do pracy. Znaczy, nie wiem, co to jest daleko. Może mają blisko ostatecznie. Z mojej perspektywy wydaje się, jakby było daleko, a może wszystko jest tutaj na kupie. Ale ładnie ta osada nam się rozwija. No, jestem zadowolony z tego, co tu było. Oni chcą tylko 5 czegoś. Ale nie stać nas nawet na te 5. Wyszedłem na prostą. Wszystko grało i było czoło i ząg. Gry wywali. A, no tak. A jakby save'a, czy nawet bez autosave'a, to... No niestety, no. To musiało być bolesne doświadczenie, faktycznie. Daj 4 zbieraczy na sezon. Na zimę do myślistwa. Okej. Okay. Ale rozumiem, że na osobne te... Możemy dorzucić tutaj. Rozumiem, że na osobne tutaj te działki czy coś nie możemy wyjść, żeby gdzieś sobie... Chociaż nikogo nie mamy w pobliżu. No na tamtej mapie było tyle ciekawie, że jednak było więcej tych dzikich zwierząt. Z drugiej strony tu mamy dużo jagódek, może. Może jeszcze poratują nas jagody. W ogóle co za dieta nam to wpadła. No problem jest taki, że im więcej chatek, to tym więcej głów do wykarmienia. Wow, mają toaletę. Zresztą tu wszyscy już tak na bogato z toaletą. Więcej głów do wykarmienia, to też nie takie proste u nas, ale młyn może powstać. Uy, no myślałem, że tak... Czemu tu... O! O, jak zgwinta muzyczka teraz wjechała. To by powstał. To chyba nam się tu bardziej przyda taki. Blisko rolnika. A, to jest nawet... A, mamy procenty. Nie, no to zdecydowanie. To kurczę, to co mu tak zawiewa, że tu będzie 90... Buduj, panie, nawet nie myśl. 99%? Bierzemy. Możemy domy za innymi... Tak, siła wiatru. Właśnie widzę, że tutaj halny to ostre będzie. To dobrze, dobrze wyszło. Rośnie im to. Panie, bo tu już maja, to jakby ledwo wschodziło. Ale widzę, że poszli tu zadbać o piwo. No to dobrze. To dobrze. No kolejny błąd, jakiego bym nie popełnił grając drugi raz, to bym nie przepisywał już tych miejsc pracy czy wydobycia. To nam trochę położyło całą zabawę na jakiś czas. Teraz zaczynamy wychodzić na prostą, mam nadzieję. Jak będziemy mieli chlebek, to się lepiej poczuję. Też nie wiem, czy z tym chlebem się spieszyć, jeżeli nie mamy jeszcze zebranego zboża. Żadnego. Następne zbiory. 92 dni. Czyli co? Rozumiem, że to wyrośnie zaraz. Czyli idę po piwo. No to... Będąc przy Nowym Tomyślu, kiedyś taki młyn stał, taka miniaturka w parku właśnie. Tam w Nowym Tomyślu. Ale... już dawno i nieprawda, jest zlikwidowany. Ale miłe wspomnienia, tak? Tylko, że jesteśmy przy tej łódeczce. Czy słyszałem o symulatorze bandyty? Znaczy, jeżeli to jest ten, mowa o tym symulatorze bandyty, który jest w tej chwili dostępny jako... Możemy skasować tę drogę? Chociaż ona ładnie wygląda. Jeżeli to jest ten symulator bandyty, który jest dostępny jako demko na Steamie aktualnie, to... Szału nie robi! A tu jest to, że do dróg. Okej. Okay. Szału nie robi, nie powalił mnie. Zainstalowałem, bo ja lubię ogólnie symulatory. Ale no niestety ten symulator bandyty trochę mnie odrzucił. To jest piekarnia? Oby.
Dobra, będzie tak na rogu. Oby to była piekarnia. Budować. I zrobić chlebek jeszcze przed zimą, bo inaczej będzie ciężko. Domki mają dwa tryby. W sensie tutaj jeszcze jakiś? Czy jak będzie ulepszony domek, to coś na więcej dojdzie? Właśnie, jak ten to z marchewką? A, bo to może tutaj ten zbiór... A nie, to nie jest... Myślałem, że to zbiór tego, a to dopiero za 87 dni będzie zbiór pszenicy i jęczmienia, czy jak tam. No dobra, ale jedzenie jakby znowu rosło, więc chyba damy radę. Nie wiem jak z opałem, bo to cały czas tak na styk jakoś nam tu chodzi. Najbardziej wyczekiwana giera. Ile kosztuje demko jest póki co dostępne? Za darmo. Do niedzieli można ogrywać. Później od niedzieli znowu będzie trzeba czekać pewnie na jakąś tam dobrą okazję. Co nam jeszcze by się przydało? No te narzędzie i żelazo, tak? Bo jeżeli oni by mieli swoje ogródki, to myślę, że by była spoko opcja. Może jednak snap? Tylko tak, to tu bym widział żelazo, może niech wytwarzają gdzieś tu. A Schmitty będzie tutaj na środku. Jakoś to tam rozwiążemy. Chyba zmiana układu. A tak, tak, no nieco inaczej. Ale nie wiem jak to w kamerze wygląda. Karp mnie nie boli, tylko właśnie chciałem tak, żeby sobie przypominać, żeby częściej zaglądać w kamerkę tutaj, a drugie co, żeby mniej się garbić. Chyba jak tak patrzę w dół, to jednak i zjeżdżam na dół. A tak za każdym razem jak spojrzę na czat, no to jest. Life is Strange po polsku, czy będzie? Żeby nie wygadać się za bardzo, będzie. I to szybciej niż się wydaje. No tak. Ale nic więcej nie mówię na ten temat. Ale będzie, będzie. Co nam jeszcze jest potrzebne do szczęścia? To mamy, 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 mamy. Okej, mamy. Storage mamy. Burgle mamy, market, food, cloth. No ubrania będą potrzebne później. Znaczy, no cały czas liczę, że ten podatek nie jest problemem. Wierzę w to, wierzę. Nie wiem, czy tego zboża mamy dużo. No bo tak nas straszyli, że o, tutaj 6 rolników trzeba, ale jak przyszło co do czego, to zasiali tam, zasiali i nie wiem, czy potrzeba więcej rolników przepisać, czy jednak to, co jest tutaj, te dwie ekipy dadzą radę. Cała ekipa TV Góry odeszła na swoje kanały. Szczerze trochę się nie dziwię, nie? Że mając takie zdolności, wiedzę i zasięgi też, bo tam każda z osób to pewnie może zrobić taki zasięg. Czy... No YouTube daje możliwości. Domek, dworek polecam zbudować. Będziemy kombinować zaraz. Tylko jeszcze tego Schmidtiego to już ustawmy i powinno być lepiej. Powiem tak, forma jak teraz jest ten kanał, to znowu oni. Podoba mi się dużo bardziej. Jedyne, gdzie mam jakieś takie zgrzyce, no ale to zakładam, że nie mają jakiegoś problemu, że jak są nieraz te firmy, że cały zapis o zakazie konkurencji i tak dalej. Zakładam, że mają ten temat ogarnięty, że sobie mogą tak teraz to nadawać, no bo no jedyne, co daje do myślenia, że tak trochę ekipa wyskoczyła z TV Gry, żeby założyć swój kanał, który też jest o grach. Robi to świetnie i naprawdę paczka, która się tam znalazła, jest świetna. I myślę, że... Co to? A, tu z tyłu też jest wejście. Myślę, że fajnie, z naszej perspektywy widzów, że coś takiego się stało. Przypuszczam, że samemu TV Gry nie jest to na rękę. Ale to są tylko przypuszczenia. To ciężko coś więcej na ten temat mówić. Dobra, nie wiem, czy za dużo dróg nie buduję, ale podoba mi się, bo przynajmniej nie jest tak zielono. To jest taki zalążek betonu. Czemu kamerki nie ma na YouTubie? Ja za dużo się wiercę. Tak ostatnio myślałem nad tym, że... Lubię mieć tę swobodę, że...
tak nieraz live'a zaczynamy. No to jestem ładnie prosto tu przy kamerce ustawiony, a koniec live'a to jest zazwyczaj tak gdzieś, nie? Że tu głowa na dole, to... Na Twitchu live zniknie z czasem, nic się nie wydarzy. Na YouTubie, no niestety, zostaje na stałe. Więc, żeby nie straszyć YouTube'a takimi tu widokami, no to myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Polecam zbudować dworek, może stwórz placówkę handlową. Porównamy, jak się ma tu The Farthest. A tu jest taka placówka jak Farthest? Moment, gdzie to jest? To jest placówka handlowa? Trading Post, ale 4 drewna. No żywym tym chyba nie będziemy handlować. Tylko co my możemy im sprzedać? Bo ogólnie bym postawił, ale tak, nie mamy naszych pieniędzy. Nie mamy naszych towarów. Więc... czy ta placówka ma sens? Tutaj coś jest. A, no chyba, że te skóry i żelazo byśmy ją obchnęli. No to to jeszcze jakoś tu ma ręce i nogi. Ale wolałbym w pierwszej kolejności chyba ogarnąć kłody i gdzieś chatki jeszcze tutaj dobudować. Jeszcze jeden rządek, bo mam wrażenie, że z tymi chatkami zaczęliśmy jakoś... Nabraliśmy oddechu, zaczęło to jakoś działać. Nie mamy możliwości zrobić betonozy, to zróbmy pełno dróg, żeby... Tak, tak. Nie wygląda to lepiej. Przynajmniej o... deszcz się ma na czym odbijać, a tak wsiąka w ziemię i tyle, co z tego jest. Zasięgi? Nie, no tak, tak, no. Gra kraszuje? O, to muszę uważać z przyspieszaniem. No nam jeszcze nie skraszowało, ale nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, jak się trochę rozbuduje. No i nie wiem, tu teoretycznie nikt nie pracuje, ale noszą towary, więc nie jest źle. O, trochę się odbiliśmy tu z jedzeniem, to mi się podoba. To mi się podoba, co jeszcze moglibyśmy zrobić? No gdzieś ta piekarnia by się nam przydała, chociaż liczę, że mąka nie znika tak szybko. O, mamy chyba wystarczająco towaru. Czy to są takie chwile, w których chciałbym mieć dostęp do save'a? Bo boję się, że przedobrze. To zróbmy im małe chatki. O! A plot to small. Small. No dobra, niech będzie tak. Jak to wybudują, to liczę, że będziemy mieli tylu mieszkańców, że dadzą radę. No, nie wiem jak z tym drewnem opałowym patrzeć, bo póki co sobie radzimy, a jest tylko jedna osoba, ale może warto by było kogoś zatrudnić docelowo jeszcze tutaj. No i piekarnia powoli by mogła powstać i tym samym liczę, że kwestię jedzenia mamy zamkniętą. A nie, to jest ryneczek. Gdzie była ta piekarnia? I zaraz jeszcze... A nie, piekarnia już chyba powstała. Dobra. Czy ja wybudowałem... Schmitty, Bloomery, no właśnie, teraz patrzę, że chyba dwa razy to samo wybudowałem. No świetnie, czyli to może znikać stąd. Nie wiem, czy zwracają tylko nam towar. Oby, zwracaj. Tak, tutaj dorzućmy osobę, tutaj też, bo z marchewek wyżywimy naszych. No i tutaj się przyda ktoś do chleba. Tak? Tak. Zaraz się przejdziemy po wiosce, jak zacznie żyć nieco bardziej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bez save'a jest adrenalinka, jak w Billionsach zaraz po premierze. No. No. Akcja z Biedronką. No Staszek mi później tam wyzywał, że mówiłem, że mieliśmy przeczytać, jak to tam z tymi Biedronkami jest. Właśnie, oni mają daleko do wody, teraz tak sobie myślę. Czy to osiedle ma dostęp? Gdzieś bliżej by mogło mieć... Gdzie to jest? Studnia, gdzie ty się schowałaś? Tu jest studnia. Kurczę, koło nich żadna żyła nie idzie. Nawet jakbym chciał, to najbliższa woda jest tutaj. Mam nadzieję, że to jest na tyle blisko, że nie zajmuje im dużo czasu dojście do tego miejsca. Ale fajnie ta osada się tutaj nam zazębia. Na początku wyglądało to źle, a teraz się zrobiło takie... No nie wiem, moje oko to cieszy. Zrobiłbym tu ścieżkę, nie wiem jeszcze po co i dokąd, ale... To nieważne, ważne, że jest droga. I obok niej będzie kolejna chatka.
Znaczy kolejne dwie chatki. To nam wskoczą, a wskoczą dwie. No to będzie super. No. I mam nadzieję, że więcej mieszkańców nam nie trzeba i jednocześnie mam nadzieję, że ci mieszkańcy, którzy są, przeżyją z tym towarem, jaki mają dostępny, bo może się okazać, o, tu już jest zero jagód, tutaj mam jagody na szczęście jeszcze, może się okazać, że jednak trochę zbyt ambitnie podchodzimy do naszych tu planów. Może dorzućmy jeszcze jedną osobę do pracy tu. Mi się wydaje, że jak się przyspieszy, będzie, ale czego więcej? Studnie na ogródku czasem można. Ja bym chętnie zobaczył, co tu się dzieje, tylko tak. Wciąż pewnie brakuje nam osób do pracy. No właśnie, tu brakuje... O, tu ktoś już jest, tylko nie ma mąki. Jest trochę przepalona osoba. Dobra, to zwolnijmy ją w tym momencie. Później będziemy szukać jej zajęcia. Aj, młyn, fajnie jakby tu ktoś pracował. No dobra, niech wybudują chatki. Wprowadzą się nowi ludzie. Jak to osiedle tu powstanie, to powinno jakoś działać. Narzędzia już powstały? Nie. Jak będziemy produkować narzędzia, to może wtedy będzie opcja, żeby tym handlować. Na ten moment potrzebujemy ludzi. Ale nam się ten... aż się przejdziemy teraz, no. W tę stronę idziemy. W tę stronę idziemy. Jeśli chcecie zapis w grze, to w plikach trzeba grzebać w healowych zapisach i wyjąć ten plik przed wyłączeniem gry, bo inaczej się usunie, a tak to przynajmniej potem można kontynuować save. To jest taka opcja. Myślałem, że nie ma jako taka autosave'a tutaj. Parasol bym się przynajmniej. Ja, ma takie ubrania. To jest przeciwdeszczowe wszystko. Dobra, znowu się robi problem, ale z jedzeniem na szczęście. Tylko albo aż. Gorzej, że tu by się nam przydali ludzie do pracy. Bo no jeszcze do zimy daleko. Kiedy zbiory będą? Za 35 dni. Zastanawiam się teraz, czy te pola nie były za małe, ale to po zbiorach zobaczymy. Bo nie wiem, na ile to się przelicza. Czy jedna sztuka... A, nie wiem, ile oni zbiorą z tego. Co to jest? Co się dzieje z tym zbożem, że ono tak znika? A, już są zbiory! No, to fajnie. Fajnie, jakby ktoś tu zaczął pracować. Ja się zastanawiam, czy jedna sztuka zboża się przekłada na jedną sztukę mąki. O, ktoś tu pracuje. A jedna sztuka mąki na jeden chleb? Czy jednak, no to jest, że jedno zboże to jest tam na przykład 5 mąki, a 5 mąki to jest 10 chlebów. Ale dobra. Jedzenie zaczyna się pojawiać. To jest dobra wiadomość. Nie wiem, czy może się zepsuć takie zboże. No tak, tam gdzieś zbieramy ten jęczmień, czy coś w przyszłości na piwko, czy coś... Coś niedobrego może się wydarzyć. Mamy narzędzia! I nie zawahamy się ich użyć. Róbcie marchewki tutaj wszędzie. Ci, co mają duże pola, niech sadzą marchewki dla tych, co pól nie mają. Ale szybko poszły te narzędzia nagle. Podoba mi się to. Czyli tak, mieliśmy wybudować coś na handel. Trading post. A, tylko jeszcze potrzebujemy drewna więcej. Bo może nóż uda nam się sprzedać narzędzia i w ten sposób pozyskać... A tutaj są szlaby, iron ore. I w ten sposób pozyskamy te brakujące towary na handel. Jaki? To już tutaj więcej tego zbierać. Już młyn wszystko przerobi. Znaczy on się kręci, tak tyle widzę. Myślałem, że już dostarczyli te zboża. To tak wygląda trochę jakby... Ja rozmawiałem, słyszałem. Słyszę polskie głosy w ogóle w tych tutaj dyskusjach dogranych. Może to źle. A będziemy potrzebowali kogoś w piekarni niebawem. Dzień dobry, dzień dobry. I chleb zaczęli zimą piec. No to będzie całkiem dobrze, jak się uda. Kingdomską... Tak, tak, tak. Trochę ta kamerka tak wygląda. No. A ty co to robisz w tym kościele? Ty do roboty idź, dziewczyno. Brakuje nam rąk do pracy, a oni sobie po kościołach biegają. Czy ten... O, co ja kliknąłem? A, tu pewnie na to. Dobra, tu jest limit aktywny. Czy tu spada żyzność gleby, czy mi się wydaje? My jesteśmy w stanie ją jakoś nawoić... A, spalić pola. To trochę słabo, jakby ta żyzność tak mocno spadała. Czy to po prostu jest zależne od pory roku, że to tak słabo wygląda?
Bo nie wiem, czy powinniśmy zakładać kolejne pole, czy jak. Gdzie są ludzie, którzy tu w młynie powinni pracować? Ty nie śpi, ty chodź do pracy. Co jest nie tak z tymi ludźmi? Jak zwykle. Co, jakbyśmy mieli pierwsze pieniądze, to ludzi byśmy mogli zachęcić do posiadania kurek i innych tego typu rzeczy. Bo nie wiem, czy kolejna marchewka nam się przyda. Kuźnie? Tak, tak, kuźnie mamy. Już nawet narzędzie, już 6 narzędzi mamy. Tylko nie wiem, czy wszystkim marchewkę przypisywać, żeby oni czasem, no... Nie przesadzili z nią, o, nam by się mleko i jaja przydały tu w domu. A najbardziej to czekam tu teraz na 4 sztuki drewna, żeby no, przetestować tę budowę. O, coś tam tną, żeby przetestować budowę tego trading postu. O, mamy to. Może nóż to jest niezłe. Tylko gdzie im to postawić? Tu jakiś był ten handlarz, nie? Może za kościołem, niech stoi tu koło wody. Nie wiem, czy tu ktoś musi przychodzić, pracować, czy to jest takie na uboczu, będzie sobie stało i nikomu nie będzie wadziło. A, i skóry moglibyśmy przerabiać, tak. To faktycznie, bo tego też zebraliśmy sporo, gdzieś tu było. A oni tego mięsa jedzą. O, jest tutaj 65. To byśmy mogli ogarnąć. Witamy nowe rodziny. Witamy w kolonii, czy jak tam. Czy nam czegoś brakuje po drodze, żeby oni wytwarzali tę mąkę? Panie Miller, prokrastynuję, no... Doceniam, ale... Jest robota do wykonania. Nie wiem, czy brakuje ludzi. Czy po prostu trafiło akurat na takiego gościa, który tego nie... Młynarze noszą snopki, no ale zaraz zima będzie, a my nawet nie zaczęliśmy tu ładować do tej mąki. Przestanie wiać i tyle z tego będzie. A warto dodać marchewkę, czyli co, jeszcze jedną marchewkę? No dobra, kurczę, tylko ciekawe, czy wielkość tych pól ma znaczenie, czy to po prostu... Bo może to wystarczy, że jest marchewka, to marchewka, tak? Nikt nie patrzy na to, jak duże jest pole. Że piekarnia? Nie, no piekarnia też jest, o. To nawet gość stoi, czeka, też się nudzi. Waiting, no. Ten to waiting, nie? To tu nam się dziad trafił, że nie pracuje. Panie Jacob Miller, o, waiting. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech nam budują trading post. Może będą pieniądze. No zebraliśmy wszystko, co mogliśmy. Mam nadzieję, że jak to będzie leżało w zimę na polu, to nic się nie wydarzy złego. Czy mamy co zbierać? Bo właśnie, oni wyzbierali, a nie, prawie wszystkie jagody, bo tutaj też się trochę martwię o ten temat. Żeby nie wyszło, że skończą nam się jagody. Tu są ci od tego drewna. Skończą nam się jagody i ostatecznie umieramy, bo nie ma jedzenia. Nie ma transportu ludzi z pichlerza i magazynu. A, nie no, kurczę, ale to by było jak w Farteście, że nie ma kto tego nosić. Ja zastanawiam się, czy... O. Ja, kolega chyba po prostu się lenił. O, idzie do środka. No. To zabierzmy. Mam nadzieję, że jedna osoba ogarnie. Może musiał czekać, aż zbiorą to z pól. Liczę, że jak pojawi się chleb, to trochę nam życie też wróci do wioski, czy te tematy jedzenia. No teoretycznie mamy jedzenia tyle, co na początku, tylko problem chyba polega na tym... Już więcej osób nie będzie. Problem polega na tym, że mamy dużo więcej mieszkańców, niż było na początku. Muszą zebrać wszystkie plony. No teraz tak widzę, że to chyba tak wygląda. Ludzie mają jedzenie w domach, więc nie bój się, że nie ma w globalnym. A, to są kurcze łobuzy, czyli... Ciekawe, czy pieniądze tak mają w domach. To może my nie jesteśmy wcale takim biednym tu władcą i te 5 srebrników to znajdziemy gdzieś tu po domach okolicznych.
Dobry wieczór, dobry wieczór. No dobra, mam nadzieję, że tu nie przepaliliśmy drewna, które przydałoby się w innym miejscu, ale no liczę, że będzie jakiś pieniądz z tego. Dobra, jest, jest, jak to wygląda? Kurczę, tu też są ludzie potrzebni. Dajmy jednego workera. Co my mamy na sprzedaż? To szkoda, szkoda, szkoda. A, materiały? Jak to rozumieć? Jako narzędzie? Co? Nie psuj się. Aha. Target. Ale to co? My mamy 20. Don't trade? Nie. Export. Za jakie dwa? Jakie dwa? Co to ma być za pieniądz? Czemu dwa? Kamienia nie mamy. Fik w skóry? No ale skóry nam znikają. Nie wiem czy... Uwaga, mam nadzieję, że nie zepsuję gry. Obym nie zepsuł gry. Obym nie zepsuł gry. Aha, najgorzej. Dobra, zmniejszymy interfejs. Może to jest problem. Tak, ach, to jest IQ 200, nie? To interfejs czwóreczka. O, to ładnie zaczyna wyglądać. Zwykłe pelcy możemy sprzed. To jak to jest, że pelc jest za czwórkę? Export. Moment, 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 moment. Czegoś tu nie kupuję. Czegoś tu nie kupuję. Dajmy 20. Młotek jest za 2? To po co nam cała ta... Że musimy wydobyć żelazo, przetopić żelazo, zrobić młotek i mamy wtedy narzędzia. Długa ścieżka. Tu wysyłamy gościa na polowanie i 4? Import jest droższy. Kurczę, a nie mamy pieniędzy, żeby zobaczył. Import, a nie, to tak... Nie wiem, jak oni to widzą. Jestem trochę oburzony tym, ile płacimy. Dwie pierwsze. Uznaję, że jedna druga jakoś tak to miało się wyświetlać. Długa seria od... Tak. Znaczy... Nie rozumiem ceny tych młotków. Że... A ile kosztuje żelazo na przykład? No żelazo jest za 3. To nam się opłaca bardziej żelazo sprzedawać niż młotek. A, dobra. Export, import price. No, to już rozumiem jak to jest. No, ale to... Co to jeszcze mamy zaznaczyć? Gdzie oni mają chodzić? A, że tutaj dodaj. Nie, to jeszcze... Wrócimy zaraz do tego. Ja, znaczy, ostro poszedłem w te młotki, bo myślę, że to będzie najdroższa rzecz w grze. A tu się okazuje, że chleb więcej kosztuje niż młotek. Wiesz, to zboże, to już bardziej się zboże opłaca tam ściąć na polu niż tutaj głupota. Coś mi się nie zgadza z tym. Jestem oburzony. Jestem oburzony. Pomyśl, że musisz iść do lasu, ubić jelenia, wybeszyć go, ogłuszyć. No ale że taki młotek, to ile to tam przez ile rąk musi przejść? Jeleniem zajmuje się tylko jedna osoba. A młotkiem... A, tutaj jestem podróżujący, okej. Okay. Jeleniem zajmuje się jedna osoba, a młotkami 3 chaty były potrzebne, żeby budować. Się zastanawiam, czy tym tutaj handlować. Trochę mi szkoda, nie? Ale patrząc na cenę... Nie wiem też jak... O. Jak na ten target patrzeć? Czy to jest ile chcemy mieć w magazynie, czy ile chcemy sprzedać? Żeby się nie okazało, że całe 900 sprzedamy. Bo 900 chciałbym w magazynie, resztę mogą sprzedać za pieniądze. Jak płacą 2 za jedno? To zamiast młotków nam się opłaca iron ore. Dobra, zwalniam was. Pan młotkowy, Schmidt, i uciekaj. To jest nie robota z wami. Bloomery też was zwalniam, też nie robota. To już bardziej się nam opłaca żelazo to wydobywać i po prostu jak będzie, to będzie. Ech, no.
Staram się nie najeść w zimę. No właśnie, 8 za chleb, co to jest? Co to jest? Ale chleb tam pieką. O! I warzywka się pojawiły w końcu. Dobra. W magazynie, ale możesz faktycznie kupić te młotki, czy możesz... Bo nie było widać ceny importu. Moment, żeby nie było, że my nie możemy jeszcze ich opchnąć. Eksport. No dobrze, ale no nie możemy ich kupić, faktycznie. Faktycznie, to i tak my musimy sami wytworzyć. Okej, okay, czyli ostatecznie jak każdemu mieszkańcowi damy pole na warzywka, no to coś z tego będzie. A znowu gwint nam gra. Eksport, import. No ale chleb to jest szaleństwo. Kurczę, to opłaca się chleb robić i sprzedawać. Fartactwo, nie młotek. Czy ktoś w ogóle się zainteresował tym, żeby robić tu zakupy? Fut, jesteś niepotrzebny. Ludzie sami sobie pójdą tam, gdzie mają iść. A, tu możemy ich już zwolnić wszystkich. Bo chyba co mieli wyzbierać, to wyzbierali, znając życie. No, dwie to przydadzą się gdzie indziej do roboty. Może zbiorą taksę. O, jest. Co to jest? Upgrade. 20 na jeden trip. Oni w ogóle będą tym handlować, jeżeli nigdzie nie mamy tych postawionych? Cheap goods for import. For import. A, dobra jakość eksportu. No to tu idźcie. Idźcie do tego. Tu koło krzyża, koło kandułów, proszę mi tu handlować tym. Ja dobrze ustawiłem, tak? Eksport. My chcemy eksport. Nie chcemy towarów. My jesteśmy samowystarczalci. Eksport, eksport only. Okej. Okay. A jaka jest ikonka, jak chcemy import też? Tylko coś taniego, żebym głupoty nie zrobił. O, tu na przykład. Czy import. Czyli my płacimy, eksport bierzemy. I tu full trade, czyli tak chcemy utrzymać jakąś tam średnią. Okej, okay, dobra, rozumiem. Teraz możesz domy z ogródkami. No na to wygląda. No, to już chyba dociągniemy w takim razie wszystkie te warzywka. Co prawda chciałem, żeby kurki biegały. Ale nawet fajnie wyszło, że te na obrzeżach miasta mają ogródki, a te... No sorry. Czy można... A nie, tu nawet... Nie... O! Trochę jednak miejsca trzeba na ogródek. No pięknie. A, ulepszać domy. Nie, to chyba tak dobrze z nami nie ma. Brakuje jeszcze ubrań i rozrywki. Źle myślisz, w tamtych czasach więcej był warty bochenek chleba niż jakiś młotek. Może producent poszedł w ten deseń. A możliwe, możliwe. Bo z tego co wiem, to jest tutaj dużo rzeczy takich, tak samo jak sama konstrukcja chatek, jak one są budowane i tak dalej, to wiele jest takich rzeczy, na których twórca właśnie się wzorował, tak jak to kiedyś wyglądało. No ale to i tak, no, patrząc z perspektywy gry, jakby pójść w stronę pewnych uproszczeń, to no nie wiem. A kupcy wchodzą poza mapę. No to teraz jeszcze pytanie idzie. O, transportuje zboża. Dobra, jest spoko. Jest spoko. Bardzo mało zebrali tego jęczmienia. Albo oni to jeszcze jakoś młócą, czy jak? Kto się tym zajmuje? Może dlatego tu wcześniej młyn nie działał, bo musieli to wymłócić. Dobra, jak wy z chlebem stoicie? Chleb robią. To teraz naszym głównym problemem staje się opał. Mam nadzieję, że oni sobie też tu jakoś radzą. A w międzyczasie zbieramy towar, żeby móc postawić pierwszy browar. O, aż się zrymowało. A, to tu musimy jeszcze to jakoś wymłócić, czy coś z tym zrobić. A browar jest duży? Nie jest taki duży, jak myślałem, ale... No kurczę, czemu się tu nie zmieści? Serio te drogi? Szybkie pytanko, jak się usuwało drogi? Nie trzeba piwa, jest jak... A, okej, okay, ma być 8 dowolnych kafelków. No to może? Może w takim razie warto trzymać? Tylko co, nie mamy jeszcze 8 kafelków. Mamy 4 kafelki. To ubranie by się przydało. Chyba, że ubrania ściągamy z zagranicy. Ile to kosztuje? Drogie to, tylko że nie mamy teraz pieniędzy na nic jeszcze. Chyba, że nie będziemy tym handlować, a... Wykorzystamy to do robienia ubrań.
Alt, alt, ale co alt? Alt R? Boję się klikać. A, alt R, usuwanie drogi, alt R. Okej, i prawym przyciskiem. I co, tak? Nie. Wejdź w drogę, tam jest ikona. A, dobra, na R powinno być. Okej, czyli co, jak przejadę potem, to zniknie? Nie. Alt i lewy. Dobra, tak usuwa, okej. Widzę chyba. Tak, tak. Nie do końca to miałem na myśli. O, o. Ale nie przesadzajcie z tymi drogami, aż tak to nie szalejcie. Nie usunęliśmy chyba żadnej konstrukcji przy okazji. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Dawaj tu snapshoty. No, ważne, że nie wywaliło nas z gry ostatecznie. Okej, ale dziękuję za podpowiedź. No, nie do końca wszystko jest dla mnie takie tutaj, może oczywiste od razu, ale działa. O, a może tu by jakaś osoba do transportu by się przydała? Może to był nasz brak od samego początku. Ups. Znaczy zakładam, że chyba nic nie usunęliśmy więcej, nie, niż trzeba było, tylko sama droga zniknęła, niekoniecznie w miejscu. No i tu byśmy mieli browarek. Kiedy gość przyniesie pieniądze? Heinz? Heinz jest chyba poza granicami. Czekamy na niego. Dobra, dobra. Znaczy póki co ja nic nie zawaliłem. Czekam na pieniądze za granicę, które miały nam tutaj przyjść. A nic nie ma. Zarobiłem. A to gdzie są te pieniądze? Ach, tu są, okej. Ale to co, to tylko dwójeczka? Bo myślałem, że tu będzie nasze te, a tu są jakieś nagrody. A, dobra, rozumiem, to jest jak szwajcarskie konto, tak? Ale to co on tylko dwa przyniósł? My chyba potrzebujemy więcej ludzi tu do handlu. Dostałem dwa. No za dwa to my to nie opłacimy nic. Jeden buchenek chleba 8 kosztuje to. Dwa. Oszaleli. Weź słuchaj, tutaj też sobie jakąś marcheweczkę posać. Dobra. Kurczę, miał ładny las pod domem, a to teraz wszystko takimi jakimiś polami obrzucone. I gdzie są ci workerzy? A idzie. Poszedł. I w którym momencie pieniądz nam wpada? A jest dźwięk. Jest dźwięk mamony. Ale to przyznam, że jakbym wiedział, to bym go jeszcze bliżej tu chyba postawił. Jedno narzędzie sprzedał tylko. Transport zwierzaków i woły kupić. No, może się okazać, że to jest istotne. Okej. Wół nam się chyba przyda. To tu jak już jesteśmy taki, ten transport, znaczy handel mamy, to niech się przeniesie na tę stronę świata. No dobra, czyli zwracam trochę honor, no zaczyna to jakoś tutaj działać sensowniej, jeżeli chodzi o te braki w ludziach, nie? To chyba był głównie mój problem, że nie nastawiłem się na sprowadzanie większej liczby mieszkańców na początku i przez to później to tak wyglądało, jak wyglądało. Ej, to czemu nie masz tu? O, jest teraz ten znaczek. Także to ta mechanika przyciągnięcia pierwszych ludzi tu jest dość istotna. Buduję, bo bym widział kolejnych mieszkańców, ale nie wiem, czy jak się spisuje dziewiątka. A, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardziej jeszcze ustawioną na 125 watów i do gier w zupełności wystarczy. Mapka nie za dobra, mało żarcia tu.
Znaczy, no ostatnio było lepiej, ale widziałem, że nieraz jak odpalałem demko, to mogło się trafić gorzej, że miałem tylko jedno pole łowieckie z dzikimi zwierzętami i trzeba sobie radzić. Uwaga, będę psuł grę, spróbuję jednak usunąć tę drogę. Czyli co, jak na duszę alt... Moment, to było... ja x duszę. Na duszę alt tu i usunę... A, to usunie tę ścieżkę, okej. Bo chciałbym jednak, żeby ta droga tutaj była taka prosta i zbudujemy sobie jeszcze jedno osiedle. Może niech to pójdzie tu. I prosto to chyba będzie w miarę tak. Dobra, i tu będziemy mogli mieć kolejne domki z ogródkami. Czy nie sosnowiec? Bo już miałem wypominany ten sosnowiec. Sosnowiec mocno w sercu, ale co zrobić? Coś wypominane później, że znowu sosnowiec? Ile można? O, panie, idź, to podatki zapłacimy. Wyjdź za granicę kraju. I? Ej, a gdzie to czk? Pieniądz? Czy to pieniądz, to musi tu do Trading Post podejść, żeby było słychać pieniądz. A nie, było, cyk. Dobra, zapłać podatki. Aha. A to gorzej, tego nie przewidziałem. Że nam jeszcze tax collector jest potrzebny. Tutaj dojdą kolejne rzeczy. A co jest nam potrzebne? Next level. Tak, a czemu nie może być? Trochę nie rozumiem. Średnia wiocha i jest średnia wiocha. I czemu nie możemy tego wybudować? Potrzebujemy jeszcze jakąś taką naszą, nasz budynek? Staszek, no Staszek też właśnie narodził. No tu jest ta... Ta chatka naszego szefa, może chatkę szefa, on coś, ona też wymaga jeszcze tam, rozumiem. A jak to wygląda? Płot. Płot musisz najpierw. A to po której jest, ale to trzeba otoczyć płotem, czy... No dobra, to będzie. To, i tutaj pod... Czyli płot musimy postawić i w środku, wewnątrz tego, przy płocie, okej. Okay. A czy to z każdej strony musi być on otoczony płotem, czy... Bo nie wiem teraz, jak bardzo powinienem się tym płotem, na tym płocie skupić, nie? Czy wystarczy, że z trzech stron? Dobra, najpierw palisada. No to tu przy kościele, to tawerna będzie jednak tam w centrum. No to robimy mu płot. Może i dobrze, szkoda, że tak późno się za to zabieram. 10... Będzie drewno w ogóle? Zbierzcie więcej drewna, bo to trochę tragedia się pojawia. Okazuje się, że jakieś płoty mamy grodzić i inne rzeczy. Ech. Może tak, jak już potrafię usuwać drogi, chyba potrafię. Okej, poszło, poszło. No, działa. Starczy mały płotek z bramą. Okej, okay. No tak też zakładam. Nie będziemy nic ambitnego budować, bo... Tylko czemu to się do drogi nie przykleja? Wszystko się przykleja do drogi, tylko nie płot. Dobra, to bym to widział. O! No to tak do jedynki, nie szalejmy. 5 aż! Bo to drewno to jest jednak droga rzecz. Żeby on sobie tutaj powstał... Musimy tak, tu drogą, cyk, cyk, cyk. Bo to co mnie zastanawia, czy wystarczy, że to będzie z trzech stron zabudowane, czy to jednak musi być trochę większa konstrukcja, nie? A, on się klei do płotu, czyli co? No dobra, testowo. Postawimy jeden płot. Jeden. A, to musi być jednak zamknięte koło, no bo myślałem właśnie, czy wystarczy jeden płot, a brama jak się w takim razie stworzy? Sama? W
Worek jest dostępny w domu, ale nie ma żadnej funkcjonalności. Trzeba zbudować ogrodzoną wieżę, jak na Śląsku. No. A tu jest gatehouse, tak? Ale to jak będzie... Bramę masz i sam postawisz, ale to rozumiem, że też jest płotek potrzebny, żeby gatehouse powstał, tak? Też płot. To jak my mamy ten płot zaprojektować, żeby on... Bo ja nie chcę go jeszcze postawić, to... A, dobra, czyli nie będzie takiego wymogu. Okej, okay, czyli... To skomplikowane, ale rozumiem. Czyli tu jakby był gatehouse, jeden płot, brama i bram, chata gościa, okej. Okay. Zróbmy tak. Kurczę, to nie takie proste, żeby to ładnie wyglądało. Pięć. No ja bym chciał, żeby to tak... Nie przepłacać. O, może coś takiego. Mam nadzieję, że wystarczy. Wygląda całkiem przyjemnie. O, możemy bramę zrobić, tylko czy ona jest w dobrą stronę zwrócona? Czy ona ma jakieś strony? Nie no, ona chyba musi tak do środka, że tu się wjeżdża. Teraz się zastanawiam, czy z wjazdem na... Chyba tu na kościół, czy tu na... albo tu na centrum. To chyba lepiej tak będzie do centrum. Do kościoła też ładnie wygląda, ale tu idealnie na środku drogi niech tak być. Zrobić klatkę z ogrodzeniem, tam postawić co potrzeba, no. I teraz, ale tu co, chaty dalej nam nie pozwolą postawić jeszcze. Mam nadzieję, że nie jest za małe, tylko po prostu nie pozwalają nam, bo jeszcze są niewybudowane te ścieżki. No to będzie wyglądało ładnie, tak nawet z potencjałem. Pod warunkiem, że ogrodzenie nie jest za małe. Non stop kończy się jedzenie, a właśnie nie zwróciłem uwagi na to. Niech budują. Livestocki. A, zadychę można sprowadzić. No to fajnie, mamy całe... 20! 20! To szybko tu nie zawitamy. Stawiałem go na bramie, ale co, że chatkę stawiałem na bramie? Nie, no... Tutaj jest okej. Znaczy mam nadzieję, że jak to będzie w granicach tego czegoś, to będzie okej. Czy jednak trzeba poszerzyć, bo... A na płocie, okej. Okay. Ale na płocie dalej jest na czerwono. Znaczy, no nie mamy drewna, więc pewnie dlatego. Czyli co? Domyślam się, do płotu kleić. Czyli jak sobie powstanie tutaj, to będzie już okej. Okay. Do ogrodzenia. Dobra. Znaczy, no, tylko no, trzeba mieć 8 drewna. Tego nie mamy. Grudzień znowu przyszedł. Jak my z zapasami? Fuela mamy wystarczająco. To już cyk. Jak z mąką stoimy? Bo nie wiem, czy bardziej brakuje nam piekarni. To jest już ok. Pokażcie, ile macie na stanie. 903, czyli rozumiem, że to już jest przemielone tutaj. Czyli po prostu gość do piekarni by musiał dojść, żeby więcej chleba piekli i będzie dobrze. Zboże handluje. Znaczy mamy ustawiony handel, tylko... Strasznie wolno noszą te zboże. A nie. A zboże, znaczy zboże, no mąkę, czy co my tu mamy, to przemielone. Ale handel też jeszcze, no to... Znaczy, no widać, że to jest taki wczesny dostęp pod wieloma względami, że... Trochę tematów jeszcze tutaj trzeba dograć, żeby to działało. Ładnie. O, płot przyszli stawiać. Nie, no i to jest płot, to jest płot. Tak to powinno wyglądać. Mamy już gatehouse. Okej. Okay. Łódź Bałuty? Tak, tak, tak. Podobne, nie? To... Nie byłem, ale wierzę, że podobne wyszło. Ale podoba mi się to, jak to się rozwinęło. Nie wierzyłem w to, co tutaj dokonano. Tylko fajnie jeszcze, jakby ludzie przyszli do pracy, dokończyć to, co zaczęli. No nasz cel w tym demku jest, bo były też pytania pod odcinkiem, że dlaczego ja nie dokończyłem tej misji? Nasz cel w demku to dokończyć tę misję, o ile rzeczywiście te taksy nam nic złego nie zrobią. Bo ostatecznie nie wiem, czy...
To się odblokuje dopiero jak naszego kolegę postawimy. Czy chatkę? Manora, czy to jest jednak nieosiągalne? No, mamy już dyszkę, no. Tylko... Royal Tax. Trochę to słabe, że chcą zapłacić... A nie, to żeby zwiększyć. No bo teoretycznie mamy pieniądze na taksę, no więc może tutaj przyjdą ją opłacą sami. Masz ten płot teraz, nie zapraszaj na wesele Wiedźmina. Skończyłeś ją? W sensie, co skończyliśmy? Czy demko, czy... Jak znaczenie zapasami? Ale żyjemy z zapasami. Czuję się tak... Czuję dobry gracz. Z największego problemu wybrnęliśmy gorzej z drewnem. Na bałutach? Nie, bałuty mijałem. Na bałuty mijałem. Bałuty, ja w ogóle byłem w Łodzi, jak na przykład miałem metro wychodziło. To musiałem do Łodzi jechać po płytkę z metrą, bo nigdzie nie mieli tak wcześnie jak w Łodzi. I wtedy wydaje mi się, że nawet właśnie, bo to jakieś centrum handlowe było, a niedaleko widziałem znak Łódź Bałuty. A ulepszyłem trzy domy? Nie, no, nie. Wszedłem? Kurczę, to ja muszę zobaczyć. A to nie trzeba kliknąć, że... Nie, no trzeba... Nie. Ja na pewno nie ulepszyłem tych trzech domów. Ja wiem chyba, co robiłem. Chyba. Mocnym naciskiem na chyba. Dostarczyć jeszcze jedno drewno, proszę. Wyszedłeś zaraz potem. Nie, to nie moje demo. To nie moje demo było. Nie przyznaję się do tak ambitnych prac. Zwierzątka wróciły. O, jest dobra, jest 8 belek. No dobra, to teraz pytanie... A, 10, okej, to nie ma pytania. Ścinać dalej drewno. Chodzi o odcinek. No tak, ale odcinek skończyliśmy, jak się zaczęła ta misja. Wybudowaliśmy rynek, kościół i wyłączyliśmy. Demko. No chyba, że gdzieś nieświadomie ulepszyli chatki i wyłączyłem odcinek w takim miejscu, bo... Nie no, odcinek to kończyliśmy. Odcinek to tam miał 40 minut. Powstał kościół, rynek... I koniec. Wszystko. O, dobra, jest drewno. Jest to, co potrzebowaliśmy. Tak, możemy Manor House'ek postawić. Tylko się teraz zastanawiam, jak on ma być zwrócony. Już z widokiem na las. Nie wiem, czy coś w środku tam się nie będzie musiało jeszcze zmieścić. To niech będzie tak. Mogłem poczekać na 4 sztuki kłód, bo może... Czy nie, to dalej zablokowane. No być może zablokowane przez demo albo brak domu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Kamienie jeszcze nie zbieraliśmy, a może być ważne, ale chyba będziemy musieli nim handlować, jeżeli nie mamy tutaj dostępu do niego. Tyłkiem do ludzi? Nie, no frontem tutaj do... Tu ma chyba tyłek, z tej strony, na pole patrzę. I tu z góry, ale jak ją musi mieć tu widok między tymi drzewami. Szkoda może, że drzewa zasłaniają, ale to zawsze da radę je ściąć. Właśnie, marzec. Jeszcze, chociaż my mamy jedzenie z chleba. Mąka co, się nie psuje, wygląda na to? Wygląda, że się nie psuje. Jeszcze jeden do piekarni. No zaraz zobaczymy. Będą 24 dni. Zobaczymy, jak ten Royal Tax tam skończy robotę. No bo pieniądz się jakiś zebra. To nie są wielkie pieniądze, ale... Cóż zrobić? Zobaczymy też, co nasz tam... Król powie na brak tych podatków. A nie, tu coś jest. Minus 5, plus 0. Brak dworu. Grałem, zbudowałem chatę po borce. A. To czemu nam to? No tu jakby... Być może to jest po prostu problem z poziomem chatki. Jak ulepszę te trzy chatki, to wtedy to będzie można wybudować. Że to powinno być, że wyższa wiocha, nie że medium. Czego wam? A, wy nie macie gdzie trzymać tego wszystkiego. Nie nasz problem. Więc możliwe, że po prostu wioska musi mieć wyższy poziom i wtedy będzie poborca.
Musi mieć od kogo zbierać podatki. A te muły? Mieliśmy kupić, ale póki co czekam, bo za 3 dni coś się wydarzy, tak? Będziemy wiedzieć za moment, jak się ma sytuacja. I wtedy sobie kupimy jednego muła. Za dychę. Za całe 10. Ale póki co niech tu rośnie. Lasu nie widać, drzewa zasłaniają. Nie, no to... Dzień zero nadszedł. I... Aha. A! Quest zaliczony. Podatki niezapłacone. Quest zaliczony. Dobrze. Chyba zepsułem ten płot. Czemu? A! Nie, on chyba się pojawia, jak skończą budowę chaty. Tak zakładam, że to jest problem. Płot działa. Jedzenia mamy na 7 miesięcy, ale oni z tym chlebem zaszaleli. O właśnie, bo oni nam tu jacuzzi jeszcze muszą wybudować. I saunę fińską. I wtedy będzie ok. Jest wersja PL tej gry? Znaczy póki co jest demko i demko jest tylko po angielsku. Ale docelowo ma być po polsku. No tak to jakoś miało działać. No fajnie, bo może podatki będą lepszym biznesem niż ten handel zagraniczny, bo nie ukrywam, że ten handel zagraniczny to tak średnio nam się to spisał. Kurczę, ale ładnie sobie tutaj buduje patio. Chyba, że wino będziemy tu gnieść. Zaraz zobaczymy, po co to tu służy. Do czego to tu służy? Właśnie, a jak nasza kwestia... Bo w sumie stworzyłem ten budynek, żeby móc później tawernę wybudować. A nie zatrudniliśmy ludzi. Pracownie. Chyba trzeba więcej ludzi sprowadzić do wioski. Kurczę, to jest ten właśnie ból, że nie ma save'u. Nie? Że normalnie byśmy już sobie... Zaraz 150 golda, ale na minusie. Influence. No. Normalnie to byśmy sobie zapisali na następnym live'ie polecieli z tematem, ale nie ma tego zapisu. Znaczy niby gdzieś tam można grzebać w plikach, ale następny live będzie dopiero za tydzień we wtorek. To posiedźmy jeszcze chwilę, bo za tydzień we wtorek na dobrą sprawę już będziemy po festiwalu Gierek Steam, więc też trochę po temacie. Płot z tyłu walili, znaczy zakładam, że on wraca niebawem. Musieli łatwiej im dostarczyć było materiały budowlane, ale w ogóle jakie te, jakie belki, to dzisiaj na domach tak ładnie przyciętych nie widać. Jednak co? Co szlachcic, to szlachcic. Dziękuję. Łódź Bałuty. Nawet w środku ten dom jakoś wygląda. Cóż tu się dzieje? People. Ale to, moment, 17 osób, ale to 17, rozumiem, że służba tutaj śpi. Mieszka w tym grodzie. Jak wrażenie? O kurczę, świetne, świetne. Ja jestem tak nakręcony na pełną wersję, już się doczekać nie mogę. A najlepsze jest to system budowania tych chatek, że stawiają się tylko grudki, a resztą zajmują się oni. No to jest... Demko niestety, demko. Ale świetna sprawa. Dobra, jak nasze gody, jagody? O, nie ma komu ich zbierać. Z drugiej strony, jak będą chleb wypiekać, a wypiekają chleby, to moglibyśmy sprzedawać na rynku chlebek i... Po ile chlebek jest? Dalej po 8. Weź eksport. Tam wystarczy 10 chlebów. Co to jest za gra? Manor Lord na Steamie. Demko do 10 dostępne. Polecam. No tak, wypróbować. Podatki są aktualnie bezużyteczne. One wpływają na majątek osobisty, który służy do opłacania najemników i drużyny. Aktualnie warto dbać tylko o majątek mieszkańców. Czyli to jest majątek mieszkańców. A. No ale co? A nie, jednak jest tak z collector. To nie zawaham się go wybudować. I garnizon? A to czemu nie ma? Drewna nie ma? A drewna nie ma. To moment, tax collector też się przyda. Musimy trochę popracować nad zadowoleniem ludzi. To może frontem do klienta? Albo niech to będzie... Fajnie wygląda jak taki... Taka zagroda tutaj. W jakie dni będę na PGA? Chciałbym być każdego dnia, ale zobaczę, na ile praca i plany pozwolą. Może tak, to do wejścia. Teoretycznie wstępnie każdy, ale na pewno piątek
A, Manorka jeszcze z drogą? Połączymy Manorka z drogą. Na pewno piątek, ale nie chciałbym tutaj namawiać ludzi na piątek, bo to jest VIP Day, więc tam bilety są szalone, a nie wiem, czy w tym roku... A nie, nie, nie mogę go połączyć z drogą. A, ale jak to działa? Więc myślę, że prócz piątku to gdzieś tam jeszcze nam jakiś dzień wskoczy. Chyba sobota? To nie działa właśnie, no. To jest ładnie, no. Dobra, zaraz zobaczymy te taksy. To nie podoba mi się to minus 5, ale dla nas najważniejsze by było, bo mówię, no nie chcę kończyć live'a, dopóki nie zaliczymy tej misji. Co jest nam jeszcze potrzebne? Jak entertainment dojdzie, czy to będzie wystarczające? Zaraz, dwa, trzy... Wszędzie są cztery kropki. Może jak wrócą jagody, to będzie... Tu ile mieli kropek? 3, 4, 5, 6. Jesteś Kurczę, no chyba te ubrania musimy im zacząć robić, niestety. No i ciuchy, no. Albo sprowadzić za granicę. Ile kosztują za granicą te ciuchy? O ile możemy kupić ubrania? Jarni, Iron Slavy, Hery... To jest jako ubranie traktowane? Czy materiał? A tu są... O, 8 za... Co? 6! To chociaż lniane ubrania by dostali. Nie wiem, kto te ceny tu ustala. Pakowałem połączenie. A jest, faktycznie. Ale nie wiem, czy to ma wpływ, czy to nie jest kwestia tylko jakiejś wydajności. Może teraz będzie miał... Nie. Faktycznie brakuje, ale nie widzę tej kropki, żeby go łączyć. A, posiadłość nie jest pełni funkcjonalna. Jak z perspektywy Lorda wygląda posiadłość? No dobrze. Panie Lord. Pójdziemy drogą. Dlaczego patrzę do góry? Przestawiłem monitor, żeby częściej zerkać tutaj też. A, o, przez płot nie idzie przejść, ale może tu da radę. Kurczę. Wbiliśmy, tu też budowa ładnie idzie. O, jest wejście, udało się. No taka lepsza stodoła w środku. Zastanawiam mnie, czy w pełnej wersji jakoś te wnętrza też się dorobią innego wyglądu, czy chodzi tylko o to, żeby na zewnątrz to się prezentowało ładnie. Len, wełnę lub skórę. A to nie potrzebują po prostu ubrań? A jest! A! To co, to ja myślę, że oni potrzebują ubrania, te buty i tak dalej, jak to tam było. No to tak to my moglibyśmy produkować, gdzie to jest? Kurczę, tak bym wiedział, to dawno byśmy już sobie, o, tu skórę już robili, bo tych pelców to też mamy pełno. O ile nie sprzedaliśmy i nie wydaliśmy pieniędzy na głupoty. Tak, dopóki pamiętam, kupmy jeszcze te livestocka. Import, target 2. A może nawet 3. Zakładam, że okseny będą istotne. Nawet do domu go nie wpuszczają, no. Tutaj cały czas o tych limitach informacji, ale jest okej. Zastanawiam mnie, czy nie mamy za małego, a może uda się jeszcze, za małego poletka, jeżeli chodzi o piwo. Dajcie nam... Wow, jak ta gleba tu straciła na jakości. O kurcze, co tu się dzieje? A idzie jakoś zadbać o jakość tej gleby docelowo, czy tak średnio? Ja bym chciał tak, o tak, o tak. Czy jak zmieniają te rodzaje upraw, to jakoś to tam poprawia ich żyzność. Bo tak to średnio widzę. Chyba nie. Od zmiana. No bo tu już jest 18 na tym. Albo będziemy palić zboże, znaczy pola. Bo 18 to co to ma być? Nam się piwo bardziej opłaca tu w przyszłości robić.
To jest też tragedia. Ale nie wiem, czy nie wpłynęło pozytywnie na pszenicę. Widzę domki do ulepszenia skóry. Tak, tak, tak. No to zbieramy, tylko musimy trochę poczekać, bo wydałem na poborcę podatkowego całe drewno i nie ma komu zbierać więcej. Tax Collector. O! A co to jest procent z kościoła? A, srebro na wpływy zmienia, a tutaj... Dobra, to ja myślę, że jak po jednym srebrniku weźmiemy od nich, to nie wpłynie jakoś mocno na ich zadowolenie. Za to mocno wpłynie na nasze. Gdzie są te skórki? Tutaj. O! A ile to kosztuje? 4. Dobra, o, jest już 4. Niech to powstanie gdzieś tu. No, no. No bo tutaj... Nie mamy ani wełny, ani... A te fleksy? Fleksy nie, fleksy w tym roku? W przyszłym roku chyba fleksy są. Może trzeba było pole do fleksów też postawić, tylko to już jest dość późna pora, żeby zmieniać uprawę. Chyba rolnicy się nie zabiorą za fleksy. Możemy spróbować... A to w przyszłym roku to jeden pieron. Musisz stosować zmienny zasiew. Pszenica chyba poprawiała wydajność zbiorów zboża na piwo, więc warto przed nim obsiać. Co kilka... Okej. Okay. Co jakiś czas wyłączyć. Kurczę, ile... Znaczy, no fajnie, że te sezony są w miarę długie. To mi się podoba. Fajnie, że te sezony są w miarę długie, więc jako tako nie ma problemu z... Gdzie to tu są? Dawać ludzi. Jako tako nie ma problemu z tym, żeby gdzieś tam zarządzać tymi polami sobie raz na jakiś czas. No. Teraz tak. Ile tu chatek zmieścimy? Wow! Ale to by było, ale... 16 kłód. Aż na tyle nas nie stać na ten moment. Spróbujemy połowę z tego osiągnąć. Żeby było dobrze. O, a nie. Kurczę, że to takie krzywe musi być. Bo możemy sobie pozwolić na... Wiecie co, poczekaj. Albo może tę drogę dociągnę, żeby jednak oni mieli jakieś połączenie ze światem. 16. No, bo tam na rynek jest dojście. To może lepiej, żeby mieli blisko. Tylko nie wiem, czy nie zabierze to możliwości wciśnięcia jednej chatki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo brakuje nam wciąż ludzi. O! O! Nie będzie może idealnie prosto. Może idealnie z sąsiadem też się nie dograją. Chyba, że... Pokaż tę drogę. Usuń ją. Może chwilowo. Gdzie ona idzie? Tutaj idzie. Czy udałoby nam się jakoś naprostować? Czego nam jeszcze brakuje, aby drugi powiew ubrań jakieś, znaczy czegokolwiek, co poprawi ich nastroje. Piwa, ubrań, mają kościół, tu powinno być wszystko, czego im trzeba. O, dobra. Dobra, wybudujemy te chatki, to się wprowadzi trochę rodzin, to też powinno być lepiej. Mamy raz, dwa, trzy, cały czas cztery. Ubranie i rozrywka. Nad rozrywką będziemy pracować za moment. Ubrania też podobno, jak skórka dojdzie, to będzie ok. No coś tam możemy z handlu jeszcze pewnie przywieźć, ale ceny są szalone. 140! A to, to podatki tak ładnie nam się... A, tu jeszcze się osoba przyda. To ja nie wiedziałem, że te podatki tak ładnie się przekładają na te pieniądze, albo sprzedaliśmy w końcu coś solidnego. To może byśmy im kupili jakieś ubrania. Czy już kury? A właśnie, może kury będzie można mieć. Tak, tak. Tylko to bym trzeba... To kury może dorobią się ci tutaj. Mają... Tylko te działki są trochę małe. Nie spełniają norm do posiadania kurek. O, może tu będą kury, chicken i goat. Dobra. To tu będzie chicken. To będzie goat simulator. Tu póki co nic. Liczę, że te działki, jak wybuduję, one będą większe. No i tutaj to samo możemy zrobić. Chickena i łowieckę. Czy kuskę. I kozie mleko. I to może faktycznie nam się przełoży na jakieś nowe zapasy.
I przydałaby się osoba, która będzie zarządzała żywnością tu. Bo oni może nie ogarniają aż tak dobrze. Okej, okay. Faktycznie, ale to jest słuszna uwaga, może to nas uratuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc może to przegapiłem. Za co stówka przyszła? Nie wiem, chyba podatki zebraliśmy, albo coś innego się wydarzyło, albo sprzedaliśmy coś, ale chleb chyba sprzedajemy. Może poszli handlować chlebem w końcu. O, bo chleb jest do 100, on za 8 chodzi. Motki wyłączamy, bo nam się nie opłaca tego sprzedawać. O, a moment! A nie, eksport 2, import 6, ale pojawia się w imporcie. Sprzedajmy chleb, bo to się najbardziej opłaca. To też zakazać i skóry też, jak mamy przetwarzać, też zakazać. Tylko chlebem handlować. Skoro tak chętnie płacą... Ja widziałem, że ogródek dawał 4 kafelki. Znaczy, raz mieliśmy więcej kafelków, tak? Ale nie wiem, od czego to zależy. Ale mam nadzieję, że jak teraz będą kurki i mleko... O, już chyba wybudowali nawet. Macie miejsce na kury i mleko? O, jest, jest. Tak, to też będzie... Ej, a pieniędzy nie ma chyba. Zaraz będą pieniądze. No, ale mam nadzieję, że jak ludzie dostarczą te kury i mleko, no bo teoretycznie mamy 4 rodzaje jedzenia, nie? To jagód się skończyło, ale tu chodzą. Mamy teoretycznie jagody, warzywa, mięso i chleb, ale w praktyce może nie każdy ma to w domu. Dlatego tak to wygląda. Musimy zachować w takim razie trochę drewna na sytuację, w której już będziemy mogli sobie pozwolić na ulepszenie danego miejsca. No bo to rozumiem, że każde ulepszenie 4 sztuki drewna kosztuje, więc to nie jest takie szybkie. A w tej chwili to tak, pieniądze na zwierzęta poszły. No strasznie drogie są tutaj te kozy, kury. No ale generują nam jakieś żarcie, więc chyba ważne w życiu. Kolejna 8. O, będzie nas stać na więcej jaj. Albo i nie. 8? Moment. Czy ja coś kupiłem właśnie? Sprzedajesz ten chleb, prawda? Eksport, okej. Tu nie. Tu nie. Eksport. To nie. Nie. Czemu mamy tylko 8? Wydawało mi się, że... Chyba, że poszło do prywatnej kieszeni. Stanowisko na woły. A chyba mamy tutaj. Tylko nie wiem, czy nie za daleko. A, bo dobra, my woły mieliśmy kupić. A nie, no też nie przyprowadzili. Co jest nie tak z nimi? Jest jeszcze gdzieś stanowisko? Tu jest stanowisko na woły. Chyba, że tu przy centrum to stanowisko na woły postawić. Dzień dobry, dzień dobry. A, ale jest tylko jedno maksymalnie, no to... A to możemy przestawić. O, to będzie chyba dobry wybór. Tylko no tu pod kościół niech idzie. Z drugiej strony w sumie tu mamy takie centrum produkcyjne. To nie wiem, czy warto aż tak bardzo kombinować. Że tu bym przeniósł to w centrum. Tylko tu nigdzie nie ma miejsca dla nich. Dobra, są nieźle ustawione. Dadzą radę. Podatek wzrósł. A to my musimy płacić. Nie. Dobra, niech dokończą, cały czas plus minus, żeby przyspieszać, klikam, a niech dokończą chatki. Zobaczymy, co to będzie. I płacą podatki. A to co się stało z tą budową? Panie, bo dopóki nie ruszycie, to my nie możemy... Co jest z nimi nie tak? Najgorzej. Gorzej, że... A nie, dobra, to jest jeszcze las w naszym zasięgu, bo myślę, że lasy nam się skończyły. Mam wrażenie, że tu się coś zbugowało. A, brakuje chyba kłody? A to czemu zezwolili na budowę bez kłody? Coś mi nie pasuje. Nie wiem, czy powinienem tam stać i czekać. Aż ktoś się nad nami zmiłuje, czy jak? Drewna nie ma. No tak, ale... Nie ma, bo tu koleżanka... Oj... Nie może wjechać. Tak mam wrażenie, że to oto... Dobra, usuńmy tę chatkę. Już ruszyła. Dobra. A bez tej jednej będzie. Szkoda, bo ładnie to wyglądało tu, ale no coś było na rzeczy. Ale jakaś się tam tu autostrada robi w centrum. Przynajmniej drewno wróciło.
co miał... A, mieliśmy drewno zbierać na ulepszenie chatek. Choć wciąż brakuje nam jedzenia. Dorobili się tych kurek. Co, mamy rok czekać, zanim mleko wyciągną i inne rzeczy, to tym... Gdzieś nam uciekają pieniądze. Ale chyba tu, na prywatne konto. Które można wykorzystać później w dyplomacji. A, Unstack Wolf, no za późno. Faktycznie, widocznie muszą się blokować. Przynajmniej mamy jedną kłodę więcej, żeby budować tawernę, czy... Gdzie my mamy te całe produkcje, o. Niech to ruszy tutaj. Tu niech będzie ładnie też wygląda i stąd tu. Albo tu. Może przez to, że próbowałem ich przestawić, to coś się zepsuło z tymi wołami. Jeszcze jedna osoba będzie wtedy, dwie będą z wołami biegać? O! Koniec kasy. Co z ludźmi, którzy mieli handlować chlebem? Transportuje. A, przyniósł za chleb pieniądze. Dziwna sprawa. Jak farmy działają? O, a dobra, tu w sensie, że już nie ma przed zimą. W sensie, jakie farmy? No to też pytanie, te przydomowe, czy te takie, które możemy budować dla rolników? O, znowu 152, to chyba co jakiś czas, co któryś sezon sytuacja się poprawia. Dawać kury i kozy w takim razie. O, i tutaj osoby do pracy. Jak mamy tam osobę do pracy, to wymarzona tawerna w końcu może powstać. Tawerna. A może tawernę? Ouu. To nie ma co wciskać tego koło kościoła, ale tutaj ta tawerna to będzie w samym centrum. Wydaje mi się, że tawerna w takim miejscu to jak znalazł. Robimy to w takim razie tak. Tak? Kurczę, całą drogę od razu musieli usunąć, no. Poprawimy to. Tu w ogóle za płotem taka tawerna, to coś pięknego to musi być. Jednak nie kleje się do drogi. Bym widział tak. O. I tu na środku, za płotem. Jak znalazł. Kiedy premiera? Nie, póki co nic nie wiadomo. Myślę, że jeszcze trochę poczekamy. To nie będzie taka szybka akcja. Ale czekam niecierpliwie. O! Mamy to. Czy uda nam się tę jedną chatkę tu dobudować? Tak pierwotnie chciałem. Fajnie by było, jakby się zmieściło, ale mogą marudzić teraz. A może nie? Dobra, udało się. No i wszystko działa. No! I teraz to będzie prawdziwa wiocha. Kurczę, najlepsze jest to, no, co prawda 2,5 godziny minęły, ale w stosunku do tego, co mieliśmy na początku, a teraz robi wrażenie. No to tak nieświadomie jakoś to osiedle tu się rozwinęło i wygląda naprawdę fajnie wokół tego rynku. Jak kasa wpływa z handlu, to jak plus dostajesz do swojej kasy. A! No właśnie, bo tutaj nie wiem, to plus 2. Rozumiem, że te punkty dyplomacji w żaden sposób, no bo tutaj mamy... Tutaj mamy różne opcje, ale to jeszcze nie działa chyba na tym etapie gry. Pytanie, kiedy zaczną zbierać... A, są już jaja i mleko, tylko czemu... Czemu są na szaro, tak by nie mieli tego jeść? Raz, dwa, trzy, cztery, ale okej, okay, skóra podziałała, są już... O, tawerna skończona, dobra, dajcie nam osobę. Skóra już działa, to jest dobra wiadomość. Piwka też już robią, chociaż zbiór tego zboża pod piwem mi tak średnio pasuje, tak? Bo już teoretycznie przerobili, całe piwo mają. I co? I tyle z entertainment? Nie ma komu nosić. O, tu jest dużo. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No właśnie, dwóch jeszcze brakuje. Czy co, jakiś dodatkowy typ ubrań by się przydał? Albo coś, no jeszcze jedno ubranie. Znaczy ubranie, co oni tam chcieli? Włóczkę. Ale to zaraz spróbujemy im to ogarnąć.
To jest za 6. To jest za 4, a Jarni jest za 4. Kupmy Jarni, chociaż zbieramy chyba. Flexy będą w przyszłym roku. Dobra, to Jarni kupmy, bo flexy to my sobie ogarniemy. Flexy w przyszłym roku będą, czyli tutaj weź import. Są pieniądze, kup 8. A tu otworzymy market z jeansami. Będą chodzić mierzyć sobie. Wielki dom i spróbować wcisnąć wszystkie 3 ulepszenia, ale to na zasadzie... A to na pewno działa tak, że można kilka ulepszeń dorzucić, a nie jest na zasadzie, że max jedno na jedną działkę. To tak bardziej mi wygląda, jakby jedno ulepszenie na jedną chatkę było. Ta różnorodność jedzenia daje do myślenia, bo mają chleb, mięso, warzywa, jaja, mleko. Tak by jaja, mleko były dostępne czy możliwe do zjedzenia dopiero na wyższym poziomie chaty? Może to jest jako dobra luksusowe tu traktowane? Oby się tylko nie zepsuły. Właśnie zacząłem dziś grać i mam do ciebie pytanie, czy będzie zapis... A tak, tak, zapis live'a zdecydowanie. Nawet nie wiem, czy jutro tylko zapis live'a na mnie wskoczy z tego wszystkiego, bo trochę jest roboty przed PGA. I po PGA, a nie chciałbym premier za bardzo minąć, a sprawdzałem, co się dzieje 20. 20 będziemy musieli jakoś 5 filmów na kanale zmieścić i nie wiem, jak to zrobić, bo będzie Call of Duty, będzie Plaga, będzie Uncharted, będzie Gotham Knights i jeszcze coś. I jeszcze dzisiaj się pytali, ale to już chyba nie dam rady. Czy czasem bym nie pokazał tych Mario Królików? Tam też na Switcha wychodzą, ale no więc... to będzie trudny dzień. I do tego czasu muszę skończyć wszystkie. Obrywać się za logo? Nie. Logo poprawiłem dzisiaj. Dzisiaj poprawiłem. Więc do tego czasu muszę skończyć wszystkie inne rzeczy, jakie są, czy jakie będą na karku. No chyba odpuścimy sobie premierę z Korna, no, ale tak to. O! Ile tutaj tych biega? Fajnie, kupili je. Lia Hart. Jak z ubraniami? Przywieźli? Gdzie te ubrania mieliśmy? Tu są materiały. Są Jarni już. Jarni. No to szybko tu do sklepu. Kto pierwszy, ten lepszy. Znaczy, z wielu gier zrobimy po prostu takie piwko zwykłe, no jaja nie są dla plebso. Będę chyba bazował na tym, jak się przyjmie po prostu pierwszy odcinek z każdej gry i na tej zasadzie decydował, z czym lecimy, z czym nie. Te gry do maja. No, ja myślę, że każdy kanał będzie miał nie lada wyzwanie. Dobrze to rozplanować. Będą chodzić po tej Jarni, czy nie będą chodzić po tej Jarni? Gdzie one leżą w ogóle? Fritz, sprzedajesz ty coś, czy nie? No możemy ewentualnie się nastawić, w tym roku już flexy będą. Ewentualnie jeszcze opcja owce. I sami sobie zadbamy o te Jarni, skoro im się tak nie spieszy. To jest chyba jedyna rzecz, której jeszcze nie wybudowaliśmy jako tako. To mamy. Dobra, to ogarniemy sobie owieczki. Trading post mamy, livestocka mamy. No, wieża, ten garnizon jeszcze nieaktywny. O, mamy 50 drewna, to buduj garnizon od razu. To tutaj, żeby obserwować wszystko, co na zewnątrz się dzieje. Nie wiem, czy ten garnizon do czegokolwiek się przyda. No, ale niech sobie garnizon funkcjonuje, a jak my mamy tyle towaru, tu już jest wszystko, tu jest wszystko, wszystko. No to wybudujmy tak, żeby było wszystko. To tylko owieczki nam zostały. Czyli farma łowiecek. I leci normalnie czas, tak? I. W sumie jak owieczki, to by mogły być tu chyba na zewnątrz. Z drugiej strony będzie daleko do magazynu, żeby to przenieść.
No dobra, to wybudujemy gdzieś tutaj. Zastanawiam, co to tylko jeden kosztuje? Co? Ship farm tylko jeden, a my jeszcze tego nie wybudowaliśmy? Ja myślałem, że to będzie droga konstrukcja. Uncharted, znaczy nie, wychodzi na PC, to tak, żeby pokazać wersję PC-tową. Tam nie będzie serii z Uncharted, tylko żeby jakaś pokazówka wskoczyła. Muszę popracować nad kontaktami. Więc to w ten sposób. Chyba, że tu drugi magazyn byśmy dostawili. No, zastanawiam się, czy to wygnać tam na te pola. Tutaj ładnie to wygląda. Albo tu owieczki. Niech to będzie odwrócone. O. No nie przestanie mi się to kojarzyć z Frostpunkiem. Można tylko jednego woła postawić? Tak. Można kupić, no, na handel. Może nóż cena wzrośnie. Biznes. Nie wiem, jak duże to by musiało być. Ta zagroda 19. Fajnie, jakby 20 się udało, ale... Nie, to lepiej chyba tu po prostu przeciągnąć kawałek dalej. 22. Wydaje się, że dużo łowiecek. A jak już tutaj mamy łowiecki, to produkcja... A, te workshopy miały tu gdzieś być też ustawione. To workshop może tu być w centrum. Tak ustawiony. O. I mamy wszystko. Dobra. Jak wybudują to, to już będzie wszystko gotowe. Czy my możemy podejrzeć, ile ludzi jest bezrobotnych? Dzień dobry, dzień dobry. Owce musisz kupić, tak, niestety. O! Dobra, to już nas nie interesuje. Owce, tak. Mówię niestety, bo są dość drogie. Sheep. Kupmy dwie. Wybudowali to już? O, szybko poszło. Chyba, że to się samo buduje w międzyczasie. No ktoś tymi łowieckami będzie musiał się zająć ostatecznie, ale... Dobrze, mamy dużo drewna, może na handel pójdzie. Mam nadzieję, że ukończysz misję z Demka. Też na to liczę. Znaczy, mamy wybudowane już wszystko. Fajnie, jakby udało nam się w 20 minut już naprawdę dokończyć to, co mamy dokończyć. Podoba mi się ta wiocha, to do czego tu doprowadziliśmy. Trochę może bieda, jeżeli chodzi o piwo. Bo... O! Fleksy już rosną, bardzo dobrze. Tak, czyli poprawia się chyba żyzność, jak zmieniamy. Albo z porą roku się poprawia żyzność, albo przy zmianie rodzaju pól. Gorzej, że w tym roku nigdzie... To jest marzec, to może się jeszcze uda. Bo nigdzie nie mamy przygotowanych tych... Napiwków. Kurczę, nigdzie nie jest też. Tu będzie najbardziej kolorowo z tych wszystkich pól. No nie jest to najlepsza żyzność, ale co zrobić? Lepszy ryc niż nic, czy jak tam było? A nie, 60 to wygląda całkiem ładnie. Damy fleksy, damy... Tak, o. I zatrudnimy może trochę więcej osób na farmie. O ile mamy wolne ręce do pracy jeszcze, bo... Tu się przy łowieckach przyda, tu przy przeróbce tego. Jest to tyle osób do pracy? Na maliny jeszcze nikt nie skoczył, a też warto by było je wyzbierać. To spróbujmy wcisnąć jeszcze ostatnie chatki. Nie tak prosto znaleźć dla nich miejsce. Ten tu też ładnie, ale to jest no właśnie urok budowania się w takich punktach. Zaczynał z ładnym widokiem na las, a ostatecznie wychodzi tak jakby... Nie było niczego. Dwie chatki? No niech będą dwie chatki. Będzie miał widok na sąsiada. I tyle. Nie mam już siły, jutro na zdjęcie jedziemy. O kurczę, to takie przed PGA rozumiem jeszcze. Liczę, że wyjdzie fajna sesja.
moglibyśmy jeszcze mieszkańców wcisnąć, tak, żeby mieli blisko wody. Tutaj teoretycznie jest jeszcze takie miejsce, ale... Chyba, że uda się dwie duże działki tu dorzucić. Ho! Aha. No tak, bo to jest początek, to jest... O! Trzy działki! I mamy to! Cel zaliczony, pato deweloperka. Ta działka będzie najpiękniejsza ze wszystkich, więc... Bingo, bingo naszych tutaj gier, jeżeli chodzi o... Ale tu brakuje ludzi. Jeżeli chodzi o gry ekonomiczne i takie tutaj, nie wiem, budowlane, czy jak to nazwać, zaliczone. Mamy pato deweloperkę. Mamy krzywe działki. No ten to już naprawdę, tę działkę to dostał tak... A jeszcze zdążę jakieś tam te sobie warzywka na niej zasadzić. Na bank się uda. Dobra, a my zobaczmy, czy tych nie można już ulepszyć dalej, nie? No i teraz podejrzenie. O, jest jedna owieczka. Nie ma... A, jest nawet ktoś, kto się nią zajmie. Connect połączone z drogą. Tylko tak. Czegoś nie rozumiem. Czy on musi mieć połączenie z owieczkami? To trochę tak wygląda. Działka kawalerii, tak. I teraz najgorzej, bo nie chciałbym... Czy ty idziesz do owieczki? Lifting? Thomas, ty jesteś tym? A! Thomas idzie na lifting. Dobra, ważne, że działa. Bo to wygląda, jakby oni nie mieli w ogóle dostępu do tego pola, ale okazuje się, że nie, że jednak wszystko jest. Nikt tego nie sprawdza. Czy, tak liczę, że wszystko jest. No Tomasz, weź jeszcze tu jakiś lifting naszej owieczki zrób. No ta chatka tu wklejona. Znaczy, to jest piękne, że jednak gdzieś to wejście, dojście do drogi mają. To nawet wyjście z drugiej strony. Ale nie zmieści już niestety warzywek. A nie będzie tak dobrze jak u innych. Grounded. Ej, Grounded teraz po przerwie, ale czy Arlinka będzie w Grounded, to trzeba było i Staszkę, i Arlinki pytać. Nie było jeszcze jakiegoś sadza... A, faktycznie, był gość, co sadził drzewa. I to jest niegłupia opcja. Byśmy zobaczyli, jak wygląda, szczególnie, że trochę tych drzew wycięliśmy, te zwierzęta biedne. Ale dobra informacja, tak? Bo faktycznie chciałbym coś takiego tu postawić. To może niech ten leśniczy sobie gdzieś tam z tyłu żyje. I mamy to. Jeszcze chatka leśniczego. Kurczę, jak tak teraz już wszystko zaczęło żyć. No, największy problem. Teraz wiem, czemu tak słabo drewno ścina. Największy problem to chyba na początku ogarnąć tę ekonomię. No bo teraz jak już to wszystko się zazębiło, mamy dużo mieszkańców i tak dalej, no to wygląda wszystko spoko, jakby było dobrze przemyślane. To może też się załatwiłem na początku tym obieraniem miejsc, gdzie oni mają chodzić, zbierać te kłody i inne rzeczy. Jak przyszło co do czego, okazało się, że możemy im wyłączyć obszar pracy, co jest dużo wydajniejszą opcją. Jak my tu stoimy? Jarny, już 11 jarnych jest. I wygląda to lepiej u nich? Dalej nie. Chyba, że jarny się liczy jak zwykła skóra i tak dalej. I dopiero jak coś wyżej z tego zrobią, to... Ale nie mogą wyżej, bo nie mamy nikogo, kto by wybudował coś, czy stworzył coś lepszego. Tu mamy wszystko, mamy wszystko. Tu jest wszystko wybudowane. No mamy dosłownie wszystko. Ten garnizon powstał. On chyba nam nic specjalnie nie daje, ale... No właśnie, żeby nie było, że nie było go. Kurczę, te walki, no też się zastanawiam, jak to tam będzie działało, wyglądało. Pewnie jeszcze długa droga do tego, ale no... Zapis na YouTubie? Tak, 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 zdecydowanie. Tu możemy jeszcze jakąś osobę zatrudnić. Czekam niecierpliwie też i na to. Nie mówiąc o naszych ludziach tutaj, którym czegoś do szczęścia jeszcze brak.
może w tych domach coś więcej mają? No i jeden ząbek ubrań. Gdzie nie gdzie. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No chyba, że naprawdę musimy im to kupić. I ten brakujący ząbek to są po prostu tutaj jakieś ubrania. Gorzej jak te lniane na przykład, to są ubrania, ale dla wyższej klasy, bo to też i tak może działać. Kupmy dwie sztuki. Zobaczymy, czy ktoś to bierze. Albo kup pięć. Dwóch podróżnych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kup te ubrania. No tylko właśnie powstaje pytanie, czy to o te ubrania chodzi? Czy to nie są ubrania dla jakiejś tam wyższej klasy? Jednocześnie... Gość, może gość jest tu skórą załadowany. Może musimy po prostu jeszcze jeden magazyn kupić na te. Już nikt nie chce tych skór od gościa brać, już mają tego dość. I my musimy kupić po prostu jeszcze jedno stanowisko. Gdzie ogarną te. Weźmy wejście do środka, jakby było potrzebne. Nawet dwa stanowisko na ubrania. A może tak samo z jedzeniem jest, że większa różnorodność by musiała zaoferowana przez naszych ludzi. No bo on tu jest to 15 na 15, ale wszystko skórą załadował i może dlatego ludzie tego nie niosą do domu. Ciekawe, czy będzie jakaś ikona, że można już. Gdzie to w ogóle siedzą, się nudzą? Weźcie tu, dajcie osobę. A! To byśmy mogli, to co? A to zobaczymy, jak następne wybudują. Bo możliwe, że tu możemy zatrudniać w ogóle tych nudzących się ludzi. Zobaczmy, gość od sadzenia drzew, sadzi te drzewka. Crafting. Co ty tam craftujesz? Chyba piwo. Lorenz. Idzie na browara. No. No cóż, no cóż. Ktoś zatowaruje tę miejscówkę? Zwolnijmy tego gościa, on się i tak nie przyda. Tutaj też zwolnijmy, bo i tak nie działa, tak by miał działać. O, a to jest na dwa miesiące? Nie. Nie wiem na co. Wągla nie mamy. Kamienia wydobyć jeszcze nie możemy. Weźmy takie coś. O, może tymczasowo czasem ktoś przy... Ale nie noście już skór, no nikt nie chce tej skóry, ani... A dobra, jest jarny. O, no. Włóczka ma jakiś sens. Oni tu skór załadują i później... Nikt już nie chce tej skóry w domu, a sprzedają. Udało się ulepszyć domy do drugiego poziomu. Właśnie z tym pracujemy nad tym. Z nadzieją, że ktoś pobierze. O, 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 jest, jest, stop, stop. Udało się, udało się. I ty też powiedz, że udało się, mamy to, dostarczyli tam, nie wiem, czy ubranie, czy jarnie, ale coś dostarczyli. Uch, od razu cztery buduj. Mamy to, ostatnia misja. Ready to upgrade wszystko w okolicy. Kurczę, to oni się rzucili na to, tak na grubo. To mamy podgląd na to, co idzie ulepszyć. Okej, okay, zobaczymy, jak wyglądają ulepszone. Aż muzyka tak poszalała. No, zakładam, że to chyba będzie... Mam nadzieję, że to ostatnia misja w grze, bo wymagała praktycznie wybudowania wszystkiego, żeby zadziałało. Enigma, dziękuję za wsparcie. Dziękuję za wsparcie. Przetrwaliśmy, mamy to. I rzeczywiście te domki jakoś lepiej wyglądają. Na pewno solidniejsze te belki konstrukcyjne dostały. Ładniejszy dach. Ładniejszy dach. Ale dalej tylko lepianka. Znaczy później mamy chyba poziom wyżej. Jakąś arystokrację czy coś? Gdzieś tutaj było? O właśnie. No ale ciekawe, czy ci bogatsi ludzie, czy coś prócz płacenia większych podatków, coś jeszcze nam dają?
Mamy to. Ostatni domek i prawdopodobnie demo zaliczone. Czyli co, takie 3 godziny by wyszły. Co prawda... Quest completed. Okej, okay, łódź bałuty. Ale co? Quest? Aha. Dobra, jest. Koniec. Questa. Reklama klockowego. Ale fajnie, że ta budowa tak się prezentuje. Od nowa seria. Tak, jak będzie seria, to w ogóle my z odcinkami polecimy, bo to taka gra, która wydaje mi się, że może się nadawać w przyszłości na odcinek. Zresztą... No mówimy o czymś, co wyjdzie pewnie nie prędzej jak 2-3 lata. Tak, zakładam, że to jest sporo pracy. No dobrze, mamy to, mamy to. Osiągnęliśmy wszystko, co w demku jest do zrobienia. Widok na naszą wiochę, aż się przejdziemy chyba. To mamy 5 minut na taki solidny spacer. Z ładną muzyką. Ja może się wyciszę na tę muzykę. A nie, bo tu i tak jest hałas okolicy. Przejdźmy się na koniec po mieście. Całe demko zaliczone. Telepianka to bardzo dobra konstrukcja z kiczu. A to tak robiliśmy w tym. Medieval Dynasty. O, jakoś tak. Poziom wyżej miasta. To zaraz zobaczymy, jakie są wymagania. Znaczy fajnie, moglibyśmy live'a w 3 godzinach zamknąć. Ale jeżeli idzie coś jeszcze wyciągnąć z tego, no to lepiej teraz, bo już później nie będzie okazji. A tu widzieliśmy zagrodę. Kościół tam jest. Jestem trefnym towarem, którego nikt nie chce. Na razie. Kolega nawet do rytmu skacze. Jest Queza. Na saszetkę dla wieki. A dziękuję, dziękuję. No niestety, inflacja też i saszetki dotknęła. Fajne jest to, że można podejść do każdej chatki i zobaczyć też, jak ona funkcjonuje. Tak jako ten Manor Lord, wizytor. Tutaj też jak ten len sobie przerabiają. Co prawda nie widać jeszcze animacji, jak nad tym pracują, albo po prostu nie mają towaru, ale no... Jest! Cała nasza wiocha, całe nasze 3 godziny. Co jest potrzebne na kolejne poziomy? Nie! Wow. Next level to wymaga 999 domków, czyli... No nie uda się, nie? Nie uda się. Tu możemy ładnie zakończyć z widokiem na wioskę. No, boli trochę, tak? Ale jest zapis. Tak, bo boli fakt, że no musimy się żegnać z tym, co tutaj stworzyliśmy. A z drugiej strony chyba nie byłoby za czym już wracać, bo stworzyliśmy też, czy wybudowaliśmy wszystko. Myślę, że fajna okolica. Jak ktoś tak sobie przewinie na początek live'a i na koniec, to wyjdzie, że może z tej strony jeszcze ładniej się prezentuje, bo te nasze posiadłości, jakieś punkty handlowe, pola tam ładnie widać. Kurczę, nie mogę się doczekać, jak wyjdzie pełna wersja, bo nie dość, że na pewno wtedy będziemy te struktury dużo, dużo większe budować. Liczę, że za tym też będzie się kryła jakaś fajna fabuła, a nie tylko sandbox. No. Będziemy mogli stworzyć coś ładnego. Szkoda, że nam się rozpadało na koniec, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Kodą fotowoltaika ta i Sławojka. Łączy, podoba się. No mi się też podoba. Przyznam, że początek był taki, że kurczę, ale nam wylosowało paskudną mapę. Nie wyciągniemy z tego nic ładnego. A następny poziom chaty? Nie da się już następnego. Co najwyżej możemy upgrade i tutaj mamy... Upgrade jakichś surowców, tak? Jakieś te towary robić, ale tu widać, że nawet jest nieopisane to jeszcze dobrze. No więc... No właśnie, tam będąc przy rzeczach... Niektóre miały możliwość te... Ale to też nam wiele nie zmienia, bo... Teraz naszło mnie, że... Ale to nic jest tak... O właśnie... A nie, nawet nie możemy ulepszyć. One trip. No właśnie. Work in progress, nie? Tutaj chyba szło coś ulepszyć jeszcze? Nie, też nie. Dobra,
Nie przeciągając, bo mamy idealnie pod 3 godziny, tak żeby nie straszyć zapisem. Ładne słońce wyszło, ładna muzyka, ładny widok na osadę. Jestem, da się podejrzeć inne miasta, innych graczy, a innych miast tutaj jeszcze nie ma. No, to są Bieszczady, pola, łąki, lasy. Nic to jeszcze nie istnieje, ale w przyszłości tak, wydaje mi się, że to będzie naprawdę piękne. Podglądanie innych miast, w ogóle atakowanie innych miast i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, nie przeciągając. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzone dziś chwile i to tak długie chwile. Widzimy się prawdopodobnie po PGA, chyba że wyjdzie nam jeszcze jakiś Ninja Livestream. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.